Wir wollen aus Kapitel 5 des Hohen Liedes lesen. Chcemy wspólnie przeczytać z 5 rozdziału Księgi Pieśni nad Pieśniami. Księga Pieśni nad Pieśniami, 5 rozdział. Vers 9 bis 6, Vers 1. Od wiersza 9 do 6 rozdziału, do wiersza 1. Czym góruje Twój miły nad innymi miłymi, najpiękniejsza między kobietami? Czym góruje Twój miły nad innymi miłymi, że nas tak zaklinasz? Mój miły jest jasny i rumiany, wyróżnia się wśród 10 000. Jego głowa to szczere złoto, jego kędziory to gałązki palmowe, czarne jak kruk. Jego oczy są jak gołąbki nad strumieniami wód. Jego zęby kąpane w mleku mocno siedzą w oprawie. Jego policzki są jak grządki balsamu, porosłe wonnymi ziołami. Jego wargi są jak lilie, które ociekają płynną mirą. Jego ręce są jakby toczone ze złota, wysadzone drogimi kamieniami. Jego brzuch jak płyta z kości słoniowej, wysadzana szafirami. Jego golenie jak słupy z marmuru, postawione na złotych cokołach. Jego postać jak Liban, okazała jak cedry. Jego usta są pełne słodyczy, wszystko w nim rozkoszne. Taki jest mój miły i taki mój przyjaciel, o córki jeruzalemskie. Dokąd poszedł Twój miły, najpiękniejsza między kobietami? Dokąd zwrócił się Twój miły? Powiedz, a będziemy go szukały wraz z Tobą. Wir haben gestern Abend gesehen schon einmal und wollen etwas wiederholen. Wczoraj wieczorem już mogliśmy to oglądać, ale chciałbym to jeszcze raz powtórzyć. Das Lied der Lieder ist ein Buch aus dem Alten Testament. Że ta Księga Pieśni nad Pieśniami to Księga ze Starego Testamentu. Und das bedeutet, dass es zuerst nicht für die Gläubigen der Versammlung eine Bedeutung hat. A to oznacza najpierw, że ona nie ma znaczenia dla wierzących ze zgromadzenia. Es spricht von dem künftigen Überrest, der aus Israel auf den Herrn Jesus wartet, den Messias. Bo ta księga wskazuje na tą przyszłą resztkę wierzących z Izraela, którzy będą oczekiwali na swojego nadchodzącego Mesjasza. Wir haben verschiedene Arten von Büchern im Alten Testament. W Starym Testamencie mamy różnorodne rodzaje ksiąg biblijnych. Die Propheten sprechen oft von demselben Thema. Prorocy bardzo często właśnie o tym samym temacie piszą. Aber in den Propheten finden wir mehr Gewissensübungen. Ale w księgach proroków znajdujemy bardziej właśnie opisane doświadczenia sumienia. Und hier im Lied der Lieder finden wir Herzensübungen. A tu w tej księdze Pieśni nad Pieśniami znajdujemy opisane te doświadczenia serca. Warum beschäftigen wir uns mit dem Buch? A więc to dlaczego my teraz zajmujemy się tą księgą? Wir finden hier nicht die Versammlung. Z całą pewnością w tej księdze nie znajdziemy zgromadzenia. Die Stellung der Versammlung ist im Alten Testament unbekannt. Gdyż stanowisko zgromadzenia w Starym Testamencie jako taki temat w ogóle nie jest znane. Aber wir finden etwas für unser praktisches Glaubensleben. Ale znajdziemy tutaj w tej księdze coś, co jest pomocne w naszym praktycznym życiu wiary. Und wir haben gestern uns mit dem Thema Braut beschäftigt. Wczoraj już zajmowaliśmy się tematem oblubienicy. Wie möchte der Jesus uns sehen? W jaki sposób Pan Jezus chciałby nas oglądać? Jetzt möchten wir uns auf den Bräutigam den Blick richten. A teraz chcielibyśmy zwrócić nasze spojrzenie na oblubieńca.
Denn wir haben gestern drei Punkte festgehalten, die wichtig sind. Bo wczoraj już trzy punkty żeśmy wymienili, które są bardzo ważne. Erstens, die Liebe des Bräutigam ist immer gleich. Po pierwsze to, że miłość oblubieńca jest zawsze jednakowa. Aber die Liebe von uns, ale miłość nasza, zweitens, ist schwankend. Jest właśnie po drugie miłością z wzlotami i nizinami. Und drittens, wie können wir diese Liebe, die schwankt, stabil machen? A trzeci punkt, jak możemy właśnie to sprawić, żeby tą miłość, która jest taka chwiejna, mogliśmy ją tak ustabilizować? Indem wir unser Herz auf den Bräutigam richten. Właśnie przez to, że my będziemy nasze serce kierowali na oblubieńca. Wenn das Herz richtig ausgerichtet ist, jeżeli serce będzie we właściwy sposób nakierowane, dann ist vieles einfach. To wiele rzeczy staje się o wiele prostsze, łatwiejsze. Wir haben gestern auch gesehen, Salomo hat drei Bücher geschrieben. Wczoraj również o tym mówiliśmy, że Salomon napisał trzy księgi. Prediger, Sprüche, Lied der Lieder. Właśnie księgi przypowieści, księgę kaznodziei i tą księgę pieśni nad pieśniami. Wir möchten heute noch einmal einen Gegensatz zum Prediger zeigen. Dzisiaj chciałem pokazać przeciwstawieństwo do tej księgi kaznodziei. Im Prediger sieht Salomo alles hier auf der Erde, unter der Sonne. W tej księdze kaznodziei Salomon wszystko ogląda tutaj, na tej ziemi. Wszystko, co znajduje się pod słońcem. Und alles, was hier auf der Erde ist, i wszystko, co tutaj znajduje się na tej ziemi, ist zu klein für unser Herz. Jest za małe dla naszego serca. Es bleibt immer etwas leer. Bo zawsze pozostaje troszkę wolnego miejsca. Deswegen können wir auf der Erde, auf die Freude von dieser Erde, niemals ganz zufrieden sein. To dlatego właśnie, będąc na tej ziemi, nie możemy nigdy być w pełni zadowoleni z tych radości ziemskich. Im Lied der Lieder, a w tej księdze pieśni nad pieśniami, haben wir einen Gegenstand, der zu groß ist für unser Herz. Oglądamy właśnie taki przedmiot, który jest za duży dla naszych serc. Und das bedeutet, es füllt uns ganz aus, wenn wir uns ausrichten auf den Herrn Jesus. A to praktycznie dla nas oznacza, że jeżeli my w pełni się nakierujemy na Pana Jezusa, to możemy być też i całkowicie wypełnieni. Da gibt es Zufriedenheit. I w tym potem będziemy w pełni zadowoleni. Da gibt es Erfüllung. I w tym stanie będziemy wypełnieni albo spełnieni. Wir wollen jetzt versuchen, die Verbindung zu Vers 9 herzustellen in Kapitel 5. I teraz spróbujmy przedstawić te wszystkie powiązania, jakie są przedstawione w 9 wierszu 5 rozdziału. Die Braut war nach Hause gegangen. Ta oblubienica odeszła do domu. In Vers 3 sehen wir, sie hat ihr Kleid ausgezogen, ihre Füße gewaschen. Czytamy w wierszu 3, że ona już zdjęła suknię swoją, obmyła swoje stopy. Und auf einmal kommt der Geliebte und klopft an. I nagle nadchodzi ten umiłowany i puka. Wir möchten heute auch fragen, hast du die Tür deines Herzens für den Geliebten, für den Herrn Jesus geöffnet? I dzisiaj chcielibyśmy po południu zapytać się, czy ty osobiście otworzyłeś drzwi swojego serca na miłość tego umiłowanego? Wenn nicht, wenn das nicht der Fall ist, jeżeli tak się nie stało, du kannst nicht verstehen, warum wir heute hier so lange über die gleiche Person sprechen. To na pewno nie zrozumiesz, dlaczego my dzisiaj po południu tak długo będziemy mówili na temat tylko jednej osoby. Das Wetter ist viel zu schön, als hier zu sitzen. Gdyż pogoda na zewnątrz jest zbyt piękna po to, aby tutaj tak długo siedzieć. Aber wenn du dein Herz
dem Herrn Jesus geöffnet hast, ale jeżeli ty twoje serce dla Pana Jezusa otworzyłeś, dann hast du einen Gegenstand und du brauchst nicht mehr fragen, warum wir hier sind. To wtedy masz w swoim życiu taki przedmiot, którym tak się cieszysz, że nie pytasz, dlaczego tak długo tutaj dzisiaj siedzę. Wir haben hier auch zwei Personen, wo ich weiß, dass sie verlobt sind. My mamy tutaj na sali takie dwie osoby, o których ja wiem, że są zaręczone. Und es ist ihnen egal, ob draußen minus 30 Grad ist oder Sonnenschein. I dla tych osób z pewnością jest to obojętne, czy na zewnątrz jest minus 30 zimno, czy może świeci słońce i jest gorąco. Sie haben einen Gegenstand für ihr Herz. Gdyż oni mają taki przedmiot dla swojego serca. Aber diese Frage ist nicht nur für Ungläubige, sondern auch für Gläubige. Ale ta sprawa nie dotyczy tylko ludzi niewierzących, również i wszystkich wierzących. Wir haben gesagt, die Liebe ist von uns oft schwankend. My właśnie już wspomnieliśmy, że nasza miłość bardzo często jest właśnie taka pofalowana albo chwiejna. Und hier war es auch so. Kleid ausziehen bedeutet kein Zeugnis mehr für den Herrn Jesus sein. I tu też to tak oglądamy, bo ta czynność zdjęcia sukni to również oznacza, że nie jestem już gotowy do wykonywania służby dla mojego Pana. Schuhe ausziehen bedeutet kein Dienst mehr für den Herrn Jesus. Również i zdjąć buty to oznacza, że nie mogę wykonywać służby dla Pana Jezusa. Vielleicht ist auch jemand hier, der resigniert. Może na tej sali jest ktoś taki, który już jest zrezygnowany. Und dann kommt der Jesus und klopft an die Tür. I wtedy nadchodzi Pan Jezus i puka do drzwi twojego serca. Aber der Jesus öffnet nicht die Tür. Ale Pan Jezus nigdy sam nie otwiera tych drzwi. Die Tür öffnen ist deine Entscheidung. Otworzyć drzwi to podlega pod twoją decyzję. Wir haben uns auf dem Weg hierhin unterhalten. Jadąc tutaj do tej sali, w drodze rozmawialiśmy, dass auch hier in der Gegend oft Zeugen Jehovas unterwegs sind. Że i tutaj w tym rejonie bardzo często w drogę udają się świadkowie Jehowy. Und sie arbeiten nur mit Druck. A ci ludzie pracują tylko zawsze pod naciskiem, albo też i na innych nacisk wywierają. Das ist immer der Weg des Teufels. I wiedzcie, że to zawsze jest droga, jaką obiera diabeł. Kommunismus war früher Grenze und geschlossen, damit etwas passiert. Też i system komunistyczny to był system z granicami zamkniętymi, odizolowanymi, po to, aby wewnątrz mogło się odpowiednio też dziać. Aber Christentum ist nicht Druck. Ale chrześcijaństwo to nie jest wywieranie nacisku. Sondern Christentum ist eine Herzensentscheidung. Ale chrześcijaństwo to jest sprawa decyzji serca. Ob du noch nicht bekehrt bist? Obojętnie, czy ty jeszcze nie jesteś nawrócony? Oder ob du schon ein Kind Gottes bist? Albo czy ty może już jesteś dzieckiem Bożym? Immer müssen wir entscheiden, selber die Tür aufzumachen. To my zawsze musimy sami decydować, czy my otworzymy drzwi. Weil hier hat die Braut nicht geöffnet und der Herr Jesus ist weitergegangen. I tak jak czytamy w tym piątym rozdziale, ponieważ ta oblubienica nie otworzyła tych drzwi, to Pan Jezus odszedł i poszedł dalej. Aber er hat an der Tür Myrrhe gelassen. Ale on na tych drzwiach zostawił myrrę. Früher gab es in der Tür ein Loch. W dawnych czasach w drzwiach był otwór taki. Weil es gab noch keine Klingel. Ponieważ nie było w tamtych czasach klamek. Und die Person, die gekommen ist, hat gezeigt, wer sie ist. I ta osoba, która przychodziła do tego domu, w ten sposób pokazywała, kim ona jest. Und die Braut geht jetzt zur Tür. I teraz ta oblubienica ostatecznie podchodzi do tych drzwi. Und sie riecht die Myrrhe. I poczuła tę woń tej myrry.
Wir haben gestern gesehen, Myrrhe ist ein Bild der Leiden des Herrn Jesus. Wczoraj również o tym wspominaliśmy, że myrra jest właśnie obrazem na cierpienia Pana Jezusa. Er möchte uns erinnern, was er für uns getan hat. Bo Pan Jezus właśnie chce nam przypominać, co on dla nas uczynił. Und jetzt fängt ihr Herz wieder an zu schlagen. I teraz dopiero te serce oblubienicy zaczyna gorąco, szybko bić. Sie denkt nicht mehr daran, dass sie das Kleid ausgezogen hat und die Füße gewaschen. Już w ogóle nie myśli o tym, że zdjęła swoją suknię i obmyła swoje stopy. Ähnlich wie in Lukas 24 die Emmausjünger. I podobnie tak jak to uczynili uczniowie opisani w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, którzy udawali się do miasta Emmaus. Sie waren einen weiten Weg weggegangen. Oni dość duży kawałek drogi już odeszli. Aber jetzt gingen sie sofort wieder zurück. I doszli do tego miasta, ale gdy Pan się objawił, to natychmiast wrócili do Jerozolimy. Und die Braut geht auch sofort in die Stadt. I tak też i ta oblubienica natychmiast wraca do miasta. Und sie sagt, dass sie ihren Geliebten sucht, Vers 8. I czytamy w wierszu 8, że ona wszystkim opowiada, że ona poszukuje swojego umiłowanego. Und die anderen fragen, was ist der Vorteil, was ist das, der Unterschied deines Geliebten zu einem anderen Geliebten? I ci, którzy byli pytani, zaczęli ją pytać, jaka jest różnica twojego umiłowanego nad innymi miłymi? Es ist interessant, wir finden überhaupt den Namen nicht. Jest to bardzo interesujące, w ogóle tu nie jest wymienione jego imię. Wenn ich von einer Frau spreche, dann ist klar, von welcher Frau, oder? Gdy ja mówię o jakiejś niewieście, to na pewno mówię też i jej imię, aby było jasne, która to jest. Wenn wir von einer Person sprechen, die wir lieben, a gdy mówimy o jakiejś osobie, którą miłujemy, denken wir immer zuerst an den Herrn Jesus, oder? To zawsze myślimy najpierw o Panu Jezusie, nieprawdaż? Maria ist ein gutes Beispiel in Johannes 20. Maria jest właśnie tego dobrym przykładem w Ewangelii Jana w 20 rozdziale. Sie sagt, wo habt ihr den ihn hingelegt? Ona zapytała, a gdzie go położyłeś? Als sie den Herrn Jesus gesucht hat, wo er begraben ist. Gdy ona poszukiwała Pana Jezusa w tym grobie, gdzie on został pochowany. Sie hat nicht den Namen gesagt. Ona w ogóle nie powiedziała imienia jego. Sie hat gedacht, alle wissen, wen ich suche. Przecież to tak wyglądało, że wszyscy muszą wiedzieć, kogo ja szukam, gdy go miłuję. Wen suchen wir? A więc kogo my szukamy? Sie beginnt jetzt hier die Beschreibung. I rozpoczyna opis tej osoby. Und die Frage ist, die wir uns stellen dürfen, wie würden wir den Herrn Jesus beschreiben? Was können wir über ihn sagen? I teraz powstaje pytanie, które skierujmy do samych siebie. W jaki sposób my byśmy Pana Jezusa opisali, gdybyśmy takie pytanie otrzymali? Sie sagt zuerst, dass der Geliebte weiß und rot ist. Najpierw powiedziała, że jej umiłowany jest jasny i rumiany, czerwony. Das ist eine wunderbare Fundamentalwahrheit über die Person des Herrn Jesus. Jest to cudowna, fundamentalna prawda dotycząca osoby Pana Jezusa. Der Jesus ist weiß. Pan Jezus jest biały. Er hatte keine Sünde. On nie ma na sobie żadnego grzechu. Das ist wichtig, weil nur ein vollkommenes Opfer für uns sterben konnte. To jest dlatego ważne, bo tylko doskonała ofiara mogła umrzeć za nas. Der höchste Beweis, dass der Jesus rein ist, najwyższym dowodem tego, że Pan Jezus jest czysty, ist, dass Gott ihn als Opfer angenommen hat. To jest właśnie to, że Bóg przyjął jego jako tą ofiarę. Wenn der Jesus nicht vollkommen wäre, i gdyby Pan Jezus nie byłby doskonały, wir hätten kein vollkommenes Opfer. To nie mielibyśmy właśnie doskonałej ofiary.
Und Gott ist niemals zufrieden mit etwas, was nicht vollkommen ist. A Bóg nigdy nie będzie zadowolony z czegoś, co nie byłoby doskonałe. Es ist ganz wichtig, dass wir aus dem Neuen Testament drei Stellen kennen. Jest to bardzo ważne, abyśmy z Nowego Testamentu trzy miejsca dobrze znali. Wo genau beschrieben ist, dass der Jesus ohne Sünde ist. W których to miejscach dokładnie jest opisane, że Pan Jezus był bez grzechu. Petrus schreibt davon, Johannes schreibt davon und Paulus. O tym pisze Piotr, Jan i Paweł. Der Petrus schreibt 1. Petrus 2, ich glaube Vers 24. Piotr napisał w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, chyba to 24 wiersz. Welcher keine Sünde tat. Ten, który żadnego grzechu nie uczynił. Warum schreibt Petrus? Dlaczego Piotr to pisze? Weil Petrus war der Mann von der Tat. Dlatego, że Piotr był właśnie tym mężem czynu. Johannes schreibt 1. Johannes, ich glaube 3 Vers 5 oder 3. W pierwszym liście Jana, apostoł Jan w trzecim rozdziale, w trzecim czy w piątym wierszu napisał: Sünde ist nicht in ihm. W nim nie ma grzechu. Johannes ist der Mann der Beziehungen. Bo Jan jest właśnie tym mężem tych ścisłych związków z nim. Und er schreibt von dem Herrn Jesus, Sünde ist nicht in ihm. I dlatego on napisał o Panu Jezusie, grzechu nie ma w nim. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 21. A Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, w 5. rozdziale, 21. wierszu. Den, der Sünde nicht kannte. Ten, który grzechu nie znał. Paulus war der Mann, der uns die Lehre gegeben hat. Bo Paweł był tym mężem, który dał nam tą naukę Nowego Testamentu. Und er zeigt uns, bei dem Herrn Jesus gab es keinerlei Sünde in der Lehre. I on pokazuje, że w Panu Jezusie nie było jakiegokolwiek grzechu w nauce. Er sagte das, was er ist. On powiedział to, co on rzeczywiście jest. Also die erste Voraussetzung ist, er ist weiß. A więc pierwszy warunek tego jest to, że on jest jasny albo biały. Und weil er weiß war, a ponieważ on był biały, ist er auch rot. To również jest też i rumiany albo czerwony. Rot ist die Farbe der Hingabe. Bo czerwień jest właśnie kolorem oddania się. Er war bereit, sich hinzugeben bis in den Tod. On był gotowy siebie samego oddać aż na śmierć. Es ist interessant, dass wir gerade bei David auch zweimal finden, dass er rötlich war. Jest to naprawdę interesujące, że w dwóch miejscach w stosunku do Dawida też jest napisane, że on był rumiany. David war auch derjenige, der bereit war, gegen Goliath zu kämpfen. Bo Dawid był też i tym, który był gotowy, aby wystąpić w walce przeciwko Goliatowi. Dann sehen wir, dass er ausgezeichnet ist vor Zehntausenden. Następnie czytamy w jego opisie, że on wyróżnia się wśród dziesięciu tysięcy. Dziesiąty wiersz. Vielleicht lesen wir einen Vers dazu. Jeszcze jeden wiersz do tego możemy przeczytać. Dem Psalm 45. Z Psalmu 45. Vers 3. Trzeci wiersz. Psalm 45, trzeci wiersz. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach twoich, dlatego Bóg pobłogosławił cię na wieki. Der Jesus ist schöner als alle Menschensöhne. Pan Jezus jest piękniejszy niż wszyscy pozostali synowie ludzcy. Aber diese Schönheit ist nicht äußerlich. Ale ta piękność to nie jest zewnętrzna. Als der Jesus über diese Erde gegangen ist, bo gdy Pan Jezus przechodził przez tą ziemię, da lesen wir in Jesaja 53, er hatte keine Gestalt, keine Pracht. To czytamy w Księdze Izajasza w 53 rozdziale, że on nie miał znakomitej postaci ani wyróżniającego się kształtu.
Die Schönheit von dem Herrn Jesus ist nicht äußerlich, sondern innerlich, moralisch. Bo ta piękność Pana Jezusa nie opierała się o jego piękność zewnętrzną, ale o piękność wewnętrzną, piękność moralną. Und wenn wir jetzt hier ab Vers 11 10 Punkte sehen über den Herrn Jesus, i gdy teraz przyjrzymy się 10 punktom od tego wiersza 11 dotyczących Pana Jezusa, dann sind es nicht Punkte, wie der Jesus ausgesehen hat. To nie są to punkty, które pokazują nam jak Pan Jezus wyglądał. Wir sollen uns sowieso kein Bild von dem Herrn Jesus machen. Tak czy tak, nie mamy sobie czynić żadnej podobizny Pana Jezusa. Sondern es ist eine moralische Beschreibung seiner Person. Ale tutaj znajdujemy ten moralny opis jego osoby. Wir finden als erstes das Haupt. Jako pierwsza wymieniona jest jego głowa. Es ist aus Gold. Która jest wykonana ze złota. Und wir finden in dieser Beschreibung dreimal Gold. I w całym tym opisie trzykrotnie mamy wymienione złoto. Das Haupt ist Gold. Głowa jest złotem. Die Hände, Vers 14, sind Gold. Dłonie, 14 wierszu, są złotem. Und die Untersätze oder die Füße, kann man sagen, Vers 15, aus feinem Gold. Jak również też i w wierszu 15 te stopy jego są z przedniego przepławionego złota. Und das zeigt, Gold ist ein Bild von göttlicher Gerechtigkeit. I to nam wskazuje, bo złoto jest obrazem tej boskiej sprawiedliwości. Haupt, Hände und Füße. Głowa, ręce i stopy. Seine Gedanken, seine Taten und seine Wege. Jego myśli, jego czyny i jego drogi. Waren von göttlicher Gerechtigkeit gekennzeichnet. Cechowały się tą boską sprawiedliwością. Und wir sehen dann sofort daneben gestellt, das ist oft in Gottes Wort so. I natychmiast też możemy tutaj obok tego postawione zobaczyć. Tak często dzieje się w opisach Słowa Bożego. Wenn das Haupt von Gold mehr von göttlichen Seite spricht. Gdy ta głowa ze złota wskazuje na tą boską sprawiedliwość, dann finden wir daneben seine Menschheit, seine Haare, schwarz wie der Rabe. To od razu też i jego ludzką postać oglądamy w postaci tych włosów czarnych jak kruk. Aber wir wollen noch kurz überlegen, was in den Evangelien über das Haupt des Herrn Jesus steht. Ale krótko zastanówmy się nad tym, co w Ewangeliach jest zapisane na temat głowy Pana Jezusa. In Matthäus 8, Vers 20 sagt der Jesus. W Mateusza w 8 rozdziale, w 20 wierszu Pan Jezus powiedział: Die Vögel des Himmels haben Nester. Ptaki niebiańskie mają swoje gniazda. Die Füchse haben Höhlen. A lisy mają swoje jamy. Aber ich habe nicht, wo ich mein Haupt hinlege. Ale ja nie mam gdzie położyć swojej głowy. Am Ende des Weges hat eine Dornenkrone das Haupt des Herrn Jesus geschmückt. A na koniec jego drogi to właśnie korona cierniowa miała przyozdabiać głowę Pana Jezusa. Und dann lesen wir ganz zum Schluss, er neigte das Haupt und übergab den Geist. A na sam koniec właśnie czytamy, że on skłonił swoją głowę i oddał ducha. Das ist mein Geliebter. To jest właśnie mój umiłowany. Können wir das alle sagen? Czy my wszyscy w tej sali możemy tak powiedzieć o nim? Berührt es noch unser Herz, wenn wir darüber nachdenken? Czy to jeszcze wzrusza nasze serca, gdy o tym rozmyślamy? Aber er war auch, hatte auch Haare schwarz wie der Rabe. Was bedeutet das? Ale on również posiadał włosy czarne jak kruk. Co to oznacza? Wir schlagen eine Stelle aus dem Prediger kurz auf. Jedno miejsce z Kaznodziei właśnie krótko otwórzmy. Bei uns in Vers 10 gibt es eine Anmerkung. Prediger 11, Vers 10. 11 rozdział Księgi Kaznodziei. W 10 wierszu mamy właśnie w naszym tłumaczeniu niemieckim taki odnośnik.
Da steht Mannesalter. Das Mannesalter sind Eitelkeit. Und dann steht bei uns in der Anmerkung das schwarze Haar. Ist es bei euch auch? Prediger 11, Vers 10. Siehst du hier? Die Jugend und das Mannesalter sind Eitelkeit. Und dann heißt es eigentlich das schwarze Haar. My mamy tutaj w ostatnim zdaniu tego wiersza napisane, gdyż młodość i jej rozkwit są marnością. W niemieckim tłumaczeniu Biblii jest to zdanie sformułowane następująco. Gdyż młodość i męski wiek są marnością. Das schwarze Haar eigentlich gemeint. Że w zasadzie tutaj w tym miejscu można przeczytać Das ist die Bedeutung für Manneshalter. Że ten wiek męski, albo tak jak w naszym tłumaczeniu rozkwit, to jest właśnie określone przez czarne włosy. Damit möchte ich zeigen, dass der Jesus jung gestorben ist. Chciałbym właśnie przez to pokazać, że Pan Jezus zmarł w młodym wieku. Es ist sowieso schlimm, dass der Tod in dieser Welt ist. W ogóle już to rzeczą jest trudną, ciężką, że na tym świecie panuje śmierć. Aber es ist ein Unterschied, ob man alt und der Tage satt stirbt oder heimgeht oder jung. Ale to na pewno jest różnica, jeżeli ktoś odchodzi do Pana w sile, w wieku starczym, albo umiera już w podeszłym wieku. A różnica pomiędzy tym człowiekiem, który w tej męskiej sile, w tym kwiecie wieku umiera. Ich weiß nicht, wer von euch ungefähr 33 Jahre alt ist. Nie wiem, kto wśród was ma mniej więcej w tym czasie 33 lata. Stellt euch vor, wir hören, ein Bruder ist 33 Jahre alt, ist gestern heimgegangen. Wyobraźcie sobie, że usłyszelibyśmy dzisiaj, że wczoraj jeden z braci w wieku 33 lat odszedł do Pana. Aber der Jesus ist im Zenit des Lebens weggerissen worden. To właśnie Pan Jezus w tym zenicie, w najpiękniejszym okresie swojego wieku, został wyrwany z tego życia. In Psalm 102 ruft er: Nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. W psalmie 102 on woła: Nie zabieraj mnie w połowie dni życia mego. Also wir sehen, der Jesus hatte ein goldenes Haupt, erster Punkt. A więc widzimy, że Pan Jezus ma po pierwsze tę złotą głowę. Aber zweitens, seine Haare sprechen davon, dass er jung weggenommen worden ist. Ale te czarne włosy świadczą o tym, że on został z tego życia zabrany w młodym wieku. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die Augen des Herrn Jesus. I teraz możemy przejść do trzeciego punktu, do oczu Pana Jezusa. Wir sehen etwas Ähnliches bei der Braut. Podobne określenie czytamy też i w opisie tej oblubienicy. Augen wie Tauben. Oczy jak gołąbki. Wir haben gestern gesehen, eine Taube ist treu. Wczoraj już o tym mówiliśmy, że gołąb jest bardzo wiernym ptakiem. Sie geht immer wieder zu dem Punkt zurück, woher sie gekommen ist. Bo on zawsze wraca do tego punktu, z którego on pochodzi, czyli do swojego gołębnika. Und der Weg des Herrn Jesus war auch immer mit Blick auf den Willen des Vaters zurück in die Herrlichkeit. Tak też i droga Pana Jezusa zawsze była nakierowana, aby wrócić z powrotem do tego domu ojcowskiego, domu chwały. Aber diese Augen sind auch an Wasserbächen. Ale tu czytamy, że te oczy również się znajdują nad strumieniami wód. Vielleicht können wir dabei denken, może tu moglibyśmy pomyśleć o tym, an das Weinen des Herrn Jesus auf dieser Erde. O tym, że Pan Jezus płakał na tej ziemi. Natürlich müssen wir immer vorsichtig sein, wenn wir diese Dinge anwenden. Naturalnie musimy być ostrożni, gdy próbujemy te rzeczy tutaj wyjaśniać. Aber es ist doch ein deutliches Bild, was wir hier sehen. Ale myślę, że to jest dobitny obraz.
Wann hat der Jesus geweint? Kiedy Pan Jezus płakał? Es gibt im Neuen Testament drei Stellen dazu. W Nowym Testamencie są zapisane trzy miejsca dotyczące jego płaczu. Hebräer 5. Hebrajczyków, 5 rozdział. Als eine Beschreibung vom Garten Gethsemane. Tam znajdujemy opis tego ogrodu Getsemane. Und da heißt es in Vers 7 starkes Geschrei und Tränen dargebracht. I tam czytamy w wierszu 7, że on zanosił wielkie błagania ze łzami. Der Jesus hat geweint über Jerusalem. Lukas 19, ich schätze Vers 41. Pan Jezus również zapłakał nad Jerozolimą. Myślę, że to jest w Ewangelii Łukasza 19 rozdział, chyba 24 wiersz. Der Jesus hat geweint am Grab von Lazarus. Pan Jezus również i zapłakał przy grobie Łazarza. Johannes 11, Vers 35, glaube ich. Myślę, że to jest Ewangelia Jana, 11 rozdział, 35 wiersz. Der kürzeste Satz im Neuen Testament, im Evangelien über den Herrn Jesus. A tam jest właśnie zapisane najkrótsze zdanie w Ewangeliach dotyczące osoby Pana Jezusa. Jesus vergoss Tränen. Pan Jezus przelał albo zapłakał, jest w języku polskim w tłumaczeniu. Haben wir auch Empfindungen? Czy i my mamy uczucia? Es ist nicht wichtig, ob wir weinen. To nie jest ważne, czy my płaczemy. Es gibt Personen, die können auf Bestellung weinen. Bo istnieją takie osoby, które potrafią płakać dosłownie na zamówienie. Darum geht es nicht. Nie, to nie o to chodzi. Aber wie sind unsere Herzen? Tu chodzi, jak wyglądają nasze serca. Haben wir Empfindungen, wenn wir auf den Herrn Jesus schauen? Czy my mamy uczucia, gdy my spoglądamy na Pana Jezusa? Oder haben wir uns daran gewöhnt, dass der Jesus hier über diese Erde gegangen ist und geweint hat? Albo może już do tego przyzwyczailiśmy się, wiedząc, że Pan Jezus, idąc przez tą ziemię, również płakał? Stellt euch einmal vor, wyobraźcie sobie to, heute kommt der Jesus hier herein. Dzisiaj przyszedłby do tej sali Pan Jezus. Was wäre das? Co by to było? Wir würden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Moglibyśmy go oglądać twarzą w twarz. Wie ist sein Blick? Jakie byłoby jego spojrzenie? Hier steht badend in Milch. Tutaj jest napisane kąpane w mleku. Milch ist weiß. Mleko jest białe. Ich stelle mir ein Bild von einem Kind vor. Ja sobie wyobrażam taki obraz dziecka, wo die Augen oft sehr groß sind im Verhältnis zu dem Kopf. I tam w przypadku dziecka wiemy, że stosunkowo duże są oczy w stosunku do całej głowy. Und wo man durch das Weiße am Außen des Auges, gdzie można na podstawie tej otoczki tego białego oka, der Blick klar wird, als ein wunderbarer Blick ist. Można zobaczyć, że te spojrzenie tego dziecka jest jasne, takie cudownie ostre. Wir könnten jetzt ganz viele Stellen im Neuen Testament in den Evangelien aufschlagen. Moglibyśmy otworzyć wiele miejsc w Nowym Testamencie, wo der Jesus Personen angeblickt hat. Gdzie mamy napisane, że Pan Jezus spojrzał na daną osobę. Und er war oft dabei innerlich bewegt. A bardzo często czytamy o tym, że był wewnętrznie wzruszony. Aber wir haben nicht die Zeit, deswegen gehen wir zum nächsten Punkt. A nie mamy na to teraz odpowiednią ilość czasu, żeby to wymieniać, dlatego przejdziemy do następnego punktu. Wir sehen dann die Wangen in Vers 13 wie Beete von Würzkraut. Następnie oglądamy w wierszu 13 policzki jego jak grządki balsamu. Vielleicht können wir darin erkennen, welche Leiden der Jesus auf sich genommen hat von den Menschen. Możemy właśnie po tym poznać, jakie cierpienia Pan Jezus wziął na siebie ze strony ludzi. Er sagt in Jesaja 50, mamy napisane w Księdze Izajasza w 50 rozdziale,
Ich bot meinen Rücken den Schlagenden. Dotyczy to Pana Jezusa, a ja nadstawiałem moich pleców tym, którzy mnie bili. Und meine Wangen den Raufenden. A moich policzków tym, którzy mnie targali. Was hat der Jesus alles gelitten von Seiten der Menschen? O, jak wiele Pan Jezus wycierpiał ze strony ludzi. Am Ende des Weges lesen wir, pod koniec jego drogi czytamy o nim, dass die Menschen dem Herrn Jesus Backenstreiche gaben, że ludzie policzkowali Pana Jezusa. Und sie gefragt haben, sage uns, wer hat dich geschlagen? I żądali od niego, aby prorokował, powiedz nam, kto cię uderzył. Auch die Leiden von Seiten der Menschen, te wszystkie cierpienia, które zniósł ze strony ludzi, dürfen uns immer wieder neu beschäftigen. Powinny nas ciągle na nowo zajmować. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht daran gewöhnen. I to jest bardzo ważne, abyśmy nigdy do tego się nie przyzwyczaili. Dann sehen wir im fünften Punkt in Vers 13 die Lippen. I w piątym punkcie tutaj, w tym 13 wierszu, również oglądamy jego wargi. Wir sehen, dass hier steht, die Lippen sind Lilien träufelnd von fließender Myrrhe. Czytamy tu o tych wargach, że są jak lilie, które ociekają płynną myrrą. Der Jesus hat oft zu den Jüngern über seine Leiden gesprochen. Pan Jezus często mówił do swoich uczniów o swoich cierpieniach. Aber die Menschen, die Jünger haben ihn nicht verstanden. Ale ludzie, a nawet uczniowie, nie rozumieli go. Ist das ein Thema bei uns, die Leiden des Herrn Jesus? Czy to również jest temat dla nas, cierpienia Pana Jezusa? Wir möchten morgen früh wieder zusammenkommen. My również chcemy jutro razem zgromadzić się. Und uns beschäftigen mit den Leiden des Herrn Jesus. I chcemy się zajmować właśnie cierpieniami Pana Jezusa. Haben wir in dieser Woche wieder etwas Neues über die Leiden des Herrn Jesus entdeckt in der Bibel? Czy w tym tygodniu, który upływa w Biblii, odkryliśmy znowu coś nowego dotyczącego właśnie cierpień Pana Jezusa? Oder haben wir uns, wie gesagt, daran gewöhnt? Albo może już, tak jak mówiliśmy, przyzwyczailiśmy się do tego. Als sechstes finden wir die Hände. Jako szósty punkt mamy opisane jego ręce. Und sie sind goldene Rollen. One są jakby toczone ze złota. Und wir können vielleicht sogar sagen, bei uns gibt es eine Anmerkung, dass sogar die einzelnen Finger gemeint sind. I możemy nawet i to powiedzieć, co my tutaj w odnośniku w niemieckim tłumaczeniu Biblii mamy zapisane, że takie również są poszczególne jego palce. Es ist interessant, wenn manchmal die Hände sind in der Bibel vorkommen und manchmal die Finger. Jest to bardzo interesujące, że czasami w Biblii są wymienione dłonie, a też czasami palce. Wenn ich mich richtig erinnere, steht in Psalm 102 von der Schöpfung seiner Hände Werk. Jeśli sobie dobrze przypominam, to w Psalmie 102 mowa jest o właśnie dłoniach, które stworzyły ten świat. In Psalm 19, glaube ich, heißt es seiner Finger Werk. A w Psalmie 19, glaube ich. A w Psalmie 19 mowa jest o tym dziele palców jego. Vielleicht können wir sagen, der Unterschied ist der. Może moglibyśmy to wyjaśnić w ten sposób. Różnica jest dlatego. Die Hand ist mehr mit Kraft verbunden. Że dłoń bardziej jest połączona z wykonywaniem coś z siłą. Aber wenn jemand von euch zum Beispiel Uhrmachermeister ist. Ale jeżeli ktoś z was jest zegarmistrzem. Er braucht gute Finger. To potrzebuje właśnie delikatnych, dobrych palców. Und die Finger sprechen von Genauigkeit, von Detail. I właśnie ten obraz tych palców w tym psalmie wymienionych obrazowo wskazuje na dokładność, na taką zdolność wykonania czegoś w małych detalach. Wir können den Herrn Jesus bewundern in der Schöpfung, wenn wir zum Beispiel die Sonne anschauen. My możemy Pana Jezusa podziwiać w Jego stworzeniu, na przykład przyglądając się Słońcu.
Aber wenn wir eine kleine Fliege unter die Lupe nehmen, ale gdy weźmiemy pod lupę jakąś małą muszkę, wir können auch staunen über die Genauigkeit. To na pewno zadziwimy się tą dokładnością wykonania. Was haben die Hände des Herrn Jesus gemacht auf dieser Erde? A co dłonie Pana Jezusa dokonywały tu na tej ziemi? Der Jesus sagt in Johannes 10, Vers 28. Pan Jezus jest opisany w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 28 wierszu. Niemand kann sie aus meiner Hand rauben. I on tam mówi, nikt nie jest w stanie ich wyrwać z moich rąk. Wir sind alle fest und sicher in der Hand von dem Herrn Jesus. My wszyscy znajdujemy się bezpiecznie i mocno umieszczeni w rękach Pana Jezusa. Und am Ende sehen wir, dass die Hände durchgraben sind. A na koniec widzimy, że dłonie Jego zostały przebite. In alle Ewigkeit erinnern uns die Hände an das Werk des Herrn Jesus. Po całą wieczność te przebite dłonie będą nam wszystkim przypominały o tym dokonanym dziele Pana Jezusa. Und bevor der Jesus in den Himmel gegangen ist, am Ende von Lukas 24, i zanim Pan Jezus odszedł do nieba, o czym możemy przeczytać w Łukasza 24 rozdziale, haben diese Hände die Jünger gesegnet. Te dłonie czy te ręce pobłogosławiły uczniów. Die Hände von dem Herrn Jesus halten fest. A więc te dłonie Pana Jezusa trzymają mocno. Sie sind wegen uns durchgraben. One zostały przebite tymi gwoździami z powodu nas. Und sie sind die uns segnen. I to są te dłonie, które nas błogosławią. In Vers 14 haben wir den siebten Punkt. W 14 wierszu oglądamy również i siódmy punkt. Sein Leib, sein Körper, ein Kunstwerk aus Elfenbein. Jego ciało, albo tu w naszym tłumaczeniu, jego brzuch, jak dzieło dzieło sztuki wykonane z kości słoniowej. Bei Leib können wir, sollten wir nicht so sehr an die äußere Hülle denken. Jeśli czytamy właśnie jego ciało albo jego brzuch, to nie tak bardzo tutaj powinniśmy myśleć o tej zewnętrznej jego powłoce, sondern auch um seine Eingeweide. Auch das ist die Bedeutung des Wortes. Ale również i znaczenie tego słowa sięga głębiej do jego wnętrzności. Wenn wir an zum Brandopfer gehen in 3. Mose 1, gdybyśmy spojrzeli teraz na ofiarę całopalną opisaną w 3. Mojżeszowej w 1. rozdziale, dann sollte das Opfer auseinander gelegt werden in seine Teile. To czytamy, że to zwierzę ofiarne miało być rozłożone po zabiciu na te części składowe. Und mit Wasser gewaschen werden. Wszystkie te części jego ciała miały być obmyte wodą. Und man sieht am Ende, es ist alles vollkommen. I na pewno na koniec kapłan i ten ofiarujący mogli to zobaczyć, że wszystko w tym zwierzęciu było doskonale stworzone. Und so sehen wir auch hier sein Leib Elfenbein. Elfenbein ist weiß, ist rein. I tak też i tu oglądamy, że jego ciało jak dzieło sztuki wykonane z kości słoniowej, która jest biała. Beim achten Punkt sehen wir die Schenkel aus weißem Marmor Säulen. I w przypadku ósmego punktu oglądamy w 15 wierszu golenie jego jak słupy z marmuru. Ich weiß nicht, ob jeder von uns Marmor kennt. Nie wiem, czy wszyscy z nas znają marmur. Aber ich möchte keinem Kind empfehlen, einmal auf einem Marmorboden hinzufallen. Marmorboden? Ja, manchmal gibt es auch Boden von Marmor. Ale nie polecam nikomu, aby na posadzce marmurowej, a szczególnie to dotyczy dzieci, żeby się potknęły i przewróciły. Es wird ein hartes Erlebnis. Gdyż doświadczy się bardzo twardego przeżycia. Aber warum hier der Schenkel von dem Herrn Jesus aus Marmor? Ale dlaczego tutaj czytamy, że te golenia Pana Jezusa są z marmuru? Der Weg von dem Herrn Jesus war nicht einfach. Droga Pana Jezusa to nie była rzecz łatwa. Aber es war der Weg von dem Vater. Ale to była droga, która była od Ojca.
Und deswegen waren seine Schenkel, seine Füße fest auf diesem Weg. Dlatego też i jego golenie, jego stopy były niewzruszone na tej drodze. Es heißt in Psalm 17, meine Schritte hielten fest an deinen Spuren. W Psalmie 17 czytamy, że moje kroki trzymają się mocno śladów Twoich. Wir können den Weg des Herrn Jesus nicht gehen. My nie możemy pójść tą drogą Pana Jezusa. Aber er ist auch unser Beispiel. Ale on również jest dla nas przykładem. Dass wir unseren Weg auch festmachen. Żebyśmy i my naszą drogę tak ustabilizowali. Hinter dem Herrn Jesus her. Abyśmy szli stabilnie za Panem Jezusem. Der Jesus hat nicht gesagt, es ist ein einfacher Weg. Pan Jezus nie powiedział nam, że to będzie droga łatwa. Aber wir wollen ihn gehen, weil es sein Weg ist. Ale my chcemy tą drogą iść, dlatego tylko, bo to jest jego droga. Dann sehen wir, dass diese Füße, diese Schenkel auf Untersätzen von feinem Gold sind. A następnie czytamy, że te golenie są postawione na złotych cokołach. Wir haben schon am Anfang gesehen, dass es das dritte Mal jetzt hier ist, wo Gold vorkommt. Już na początku o tym wspominaliśmy, że to jest trzecie miejsce wymieniające właśnie złoto. Und ich möchte auf eine Stelle hinweisen. I chciałbym teraz wskazać na jedno miejsce. Ich hoffe, ich finde sie im dritten Buch Mose, wo die Priester geweiht werden. Myślę, że to znajdę. Chodzi o miejsce w trzeciej księdze Mojżeszowej, gdy kapłani byli poświęcani. Kapitel 8, glaube ich. Może to jest ósmy rozdział. Mal schauen, kleinen Moment. Chwileczkę. Ah ja, 14, Vers 14. Przepraszam, 14 rozdział, 14 wiersz. Wenn die Priester gesalbt worden sind, gdy kapłani już zostali namaszczeni, es musste Blut getan werden auf das Ohrläppchen, to czytamy, że ich płatek prawego ucha miał być pomazany krwią, auf den Daumen der rechten Hand, jak również też i kciuk jego ich prawej ręki, und auf den Zehe des rechten Fußes, ale również też i wielki palec ich prawej nogi. Welch ein Gegensatz zu dem Herrn Jesus. O, jakieś przeciwstawieństwo w stosunku do osoby Pana Jezusa. Der Jesus war göttlich vollkommen. Haupt, Hände, Füße. Pan Jezus był bosko doskonały. Głowa, ręce, stopy. Wenn wir einen Dienst für den Herrn Jesus tun wollen, ale jeżeli my chcemy wykonać służbę dla Pana Jezusa, wir brauchen Blut an unser Haupt, an unsere Hand und an unsere Füße. To my potrzebujemy krew na naszej głowie, na naszej dłoni i na naszych stopach, na naszej stopie. Wir kommen zum neunten Punkt, die Gestalt des Herrn Jesus, wie der Libanon, auserlesen wie die Zedern, Vers 15. I teraz możemy przejść do całej postaci Pana Jezusa, która opisana jest w tym 15 wierszu jako postać jak Liban, okazała jak cedry. Die Zeder ist ein sehr großer, hoher Baum. Bo cedry to są bardzo wysokie i bardzo mocne drzewa. Das bedeutet noch einmal nicht, dass der Jesus groß war. Jeszcze raz to powtarzam, to wcale nie oznacza, że Pan Jezus był wysokiego wzrostu. Sondern es zeigt auch, wie in welcher Haltung er den Weg gegangen ist. Ale ten cedr pokazuje, w jakim on nastawieniu szedł swoją drogą. Und dann als zehntes sagt die Braut, sein Gaumen ist lauter Süßigkeit in Vers 16. I jako ostatnia rzecz ta oblubienica wymienia usta jego, które są pełne słodyczy w 16. wierszu. Und in der Anmerkung steht bei uns, dass man auch sagen kann seine Worte, seine Reden. A w odnośniku do naszego niemieckiego tłumaczenia mamy napisane, że to słowo usta można też rozumieć jako jego słowa, jego mowa. Und wir sehen, dass der Jesus in seinen Reden ausgewogen gewesen ist.
My to możemy zauważyć, że Pan Jezus w tym, co On mówił, to był zawsze zrównoważony. Er sagt, ich möchte zwei Stellen zeigen, Psalm 40, Vers 10. Chciałbym to na podstawie dwóch miejsc pokazać. Psalm 40, 40, Vers 10. 10 wiersz. Der Anfang. Erste Hälfte, ja. Mhm. Psalm 40, 10 wiersz, pierwsza połowa. Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Seine Stimme war gerecht. Jego głos był sprawiedliwością. Aber, zweite Stelle, Psalm 45, Vers 3, haben wir heute schon einmal aufgeschlagen. Ale drugie miejsce to Psalm 45, trzeci wiersz, który już dzisiaj wymienialiśmy. Dort steht in der Mitte, Gnade ist ausgegossen oder Holdseligkeit über deine Lippen. Tutaj czytamy, że rozlany jest wdzięk albo łaska na wargach twoich. Da ist der Herr Jesus auch für uns ein vollkommenes Vorbild. W tym względzie Pan Jezus jest dla nas właśnie doskonałym wzorcem do naśladowania. Wir können eine Aufgabe haben im Dienst am Wort. My możemy otrzymać zadanie, aby usługiwać Słowem. Aber sie sollte auch ausgewogen sein. Ale ta usługa powinna być właśnie zrównoważona. Gnade und Gerechtigkeit. Ma być jednocześnie i łaska, i sprawiedliwość. Jetzt sagt die Braut zum Schluss noch, alles an ihm ist lieblich. I na koniec oblubienica o nim jeszcze powiedziała, że wszystko na nim albo w nim jest miłe albo rozkoszne. Sie schreibt das deshalb, weil sie könnte vielleicht etwas vergessen haben. Ona tak to zakończa ten opis, bo może sobie pomyślała, gdybym tak coś zapomniała. Und dann sagt sie noch zweimal das schöne Wort mein. I na koniec dwukrotnie wymienia to bardzo piękne słowo mój. Mein Geliebter, mój miły albo umiłowany, mein Freund, mój przyjaciel. Was bedeutet ein Freund? Co oznacza dla nas przyjaciel? Wir lesen einen Vers in den Sprüchen, ich glaube Kapitel 17, ein Freund liebt zu aller Zeit und als Genosse für die Drangsal wird er geboren. Soll ich lieber finden, suchen? 17 rozdział przypowieści, że dobrze jest mieć przyjaciela znalezionego w ucisku. 17, Vers 17. 17 rozdział, 17 wiersz. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. Mit einem Freund können wir über alles sprechen. Z przyjacielem możemy o wszystkim porozmawiać. Oder natürlich, wenn ihr Schwestern seid, mit einer Freundin. A naturalnie wy, siostry, możecie z przyjaciółką. Und ich darf einmal auch fragen für unsere Ehen, für unsere Familien. I pozwólcie, że zapytam w stosunku do wszystkich małżeństw naszych rodzin. Haben wir so ein starkes Vertrauen zueinander? Czy my mamy tak mocne zaufanie jeden do drugiego? Dass wir über alles sprechen können? Że możemy mówić o wszystkim? Das bedeutet nicht, dass ich immer nur meckern sollte. To wcale nie oznacza, że ja mam ciągle tylko narzekać. Aber gibt es Personen, mit denen ich auch über meine Gefühle sprechen kann? Ale czy istnieją takie osoby, z którymi ja mogę porozmawiać również na temat moich uczuć? Ich denke, das spricht auch besonders uns Männer an. Ja myślę, że to szczególnie powinno przemówić do nas mężczyzn. Die Frauen sind mehr Gefühlsmenschen. Bo niewiasty bardziej są wypełnione uczuciami. Vielleicht sagen sie uns manchmal einen Eindruck, den sie haben. Może nam właśnie opisują jakieś wrażenia, które odnoszą. Und wir sollten es nicht einfach wegwischen. A my nie powinniśmy tego tak po prostu odpychać. Aber es ist ein großer Trost, dass der Jesus mein Freund ist. Ale to dla mnie jest wielką pociechą, że to Pan Jezus jest moim przyjacielem. Wenn wir vielleicht auf der Erde nicht alles besprechen können, nawet jeżeli my na tej ziemi nie wszystko możemy z kimś omówić, mit ihm können wir über alles reden.
to z nim możemy porozmawiać o wszystkim. Was ist das Ergebnis von dieser Beschreibung? I jaki jest skutek całego tego opisu albo podsumowanie? Vorher hatten die anderen gefragt, was ist dein Geliebter vor einem anderen? Vers 9. Wcześniej inni ludzie się ją pytali w wierszu 9, czym góruje twój miły nad innymi miłymi? Und was ist jetzt die Antwort in Kapitel 6, Vers 1? A jaka jest jej odpowiedź, którą możemy przeczytać w 6 rozdziale, w pierwszym wierszu? Wohin ist er gegangen? Wir wollen mitgehen und suchen. Dokąd on poszedł? My pójdziemy z tobą i będziemy szukać. Das ist etwas sehr Schönes für unser Herz. To jest coś bardzo pięknego dla naszego serca. Es ist sehr wichtig, dass einer den ersten Schritt tut. Jest to bardzo ważne, aby zawsze ktoś był taki, który zrobi ten pierwszy krok. In Kapitel 1 sehen wir ziehe mich. W pierwszym rozdziale możemy przeczytać takie słowa: pociągnij mnie. Vers 4. Czwarty wiersz. Pociągnij mnie za sobą. Zieh mich, wir werden dir nachlaufen. A my pobiegniemy za tobą. Es wird nur einer gezogen. Tylko jeden jest ciągnięty. Aber viele laufen mit. To, przepraszam, jeden, który ciągnie, ale wielu teraz pobiegło za nim. Zieh mich persönlich. Pociągnij mnie osobiście. Und wenn du gehst, i gdy ty pójdziesz pierwszy, gehen andere mit. To wszyscy inni pójdą za tobą. Sowohl positiv, als auch negativ. I to zarówno we względzie pozytywnym, jak też i względzie negatywnym. In Johannes 21 sagt Petrus, ich gehe fischen. Bo w Ewangelii Jana 21 rozdziale czytamy, że Piotr powiedział do pozostałych uczniów, idę łowić ryby. Er wollte alleine gehen. On chciał pójść sam. Aber die anderen Jünger gehen mit. Ale okazało się, że i inni uczniowie poszli za nim. Und hier ist es umgekehrt. A tutaj ta sytuacja wygląda odwrotnie. Nach dieser Beschreibung wollen sie mitgehen und den Herrn Jesus suchen. Tak, według tego opisu, który usłyszeli, tego oblubieńca, to oni teraz chcieli pójść za nią, aby szukać Pana Jezusa. Wollen wir uns mehr mit dem Herrn Jesus beschäftigen? Czyż nie chcielibyśmy więcej się zajmować Panem Jezusem? So sprechen wie die Braut, aby właśnie tak mówić jak ta oblubienica, und gemeinsam gehen auf dem Weg hinter dem Herrn Jesus her. Aby wspólnie, społecznie iść drogą za Panem Jezusem. Wir lesen jetzt einen Abschnitt aus dem letzten Kapitel, Kapitel 8, ab Vers 5. Przeczytamy teraz urywek z ostatniego, 8 rozdziału od wiersza 5. Księga Pieśni nad Pieśniami, 8 rozdział, od 5 wiersza. Bis zum Schluss. Ab 5. Ja. Kim jest ta, która idzie od stepu, oparta na swoim miłym? Pod jabłonią obudziłem się cię. Tam cię poczęła twoja matka, tam cię porodziła twoja rodzicielka. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? Mamy małą siostrzyczkę, która jeszcze nie ma piersi. Co mamy zrobić z naszą siostrą w dniu, gdy się o niej mówić będzie? Jeżeli jest murem, to zbudujemy na nim srebrny gzyms, a jeżeli jest drzwiami, to obwarujemy je tarcicą cedrową. Ja jestem murem, a moje piersi są jak wieże. Jestem więc w jego oczach jak ta, która znalazła szczęście. Winnicę miał Salomon w Baal-Hamon. Oddał tę winnicę stróżom. Za jej owoce mógłby każdy uzyskać 1000 srebrników. Lecz ja mam swoją własną winnicę. Ona jest moja.
Miej ty sobie, Salomonie, 1000 srebrników, a 200 niech wezmą stróże jej owocu. O ty, która mieszkasz w ogrodach, a przyjaciele podsłuchują uważnie, daj mi usłyszeć twój głos. Pośpiesz się, mój miły, bądź podobny do gazeli lub do młodego jelonka na górach wonnych ziół. Wir sehen im Verlauf dieses Buches, widzimy, gdy śledzimy treść tej księgi, dass die Liebe der Braut sich verändert. Że miłość oblubienicy zmienia się. Am Anfang sehen wir, dass die Braut sagt, gdyż na początku możemy zobaczyć, jak oblubienica powiedziała, Kapitel 2, Vers 16, drugi rozdział, 16 wiersz, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Mój ci jest, mój miły, a ja jestem jego. Das ist typisch für eine frische Liebe. To jest bardzo typowe dla takiej świeżej miłości. Ich habe einen Geliebten. Ja mam umiłowanego. Und ich bin sein ist noch an zweiter Stelle. A jestem jego, to jest na drugim miejscu. Im Kapitel 6, Vers 3, nachfolgend, was wir heute Nachmittag betrachtet haben, w szóstym rozdziale, w drugim wierszu, czyli urywek, który następuje bezpośrednio po tym, który w pierwszej godzinie rozważaliśmy, ist die Reihenfolge umgekehrt. Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein. To, tutaj czytamy tą odwrotność akurat odwróconą. Trzeci wiersz, ja należę do mojego miłego, a mój miły należy do mnie. Wenn die Liebe wächst, gdy ta miłość wzrasta, geht meine eigene Person in den Hintergrund, wtedy moja własna osoba przechodzi na plan drugi, aber sie ist immer noch hier da. Ale ona jeszcze dalej tutaj istnieje. Und bei der dritten Stelle, die ich zeigen möchte, a w trzecim miejscu, które chcę pokazać, Kapitel 7, Vers 11, siódmy rozdział, 11 wiersz, ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie. Sie spricht nur noch über den Brautigam. Okazuje się, że ona tylko i wyłącznie teraz mówi o tym oblubieńcu. Und das ist auch etwas, was der Jesus erreichen möchte. I to jest właśnie stan, który chciałby w nas osiągnąć Pan Jezus. Der Jesus, Johannes, der sagt im Johannesevangelium, er muss wachsen, Jan, ich muss abnehmen. Jan Chrzciciel powiedział to w Ewangelii Jana, że o Panu Jezusie, że On musi wzrastać, a ja mnie musi ubywać. Das ist auch etwas, was wir mitnehmen können für unsere Ehe. To jest również coś, co my możemy wziąć też i dla naszego małżeństwa. Der andere muss wachsen. Ten drugi musi wzrastać. Und ich muss zurückstehen. A ja muszę stanąć o krok wstecz. Wenn beide das erreichen wollen, jeżeli teraz te dwie osoby to akurat pragną osiągnąć, dann ist das eine gute Grundlage. To wtedy dopiero jest bardzo dobrym podłożem. Wir sehen das jetzt auch in Kapitel 8. Również tutaj w 8 rozdziale to oglądamy. Nämlich in Vers 5 stützt sich die Braut auf den Geliebten. Czytaliśmy w 5 wierszu, że oblubienica opiera się na swoim miłym. Und die erste Frage ist, die wir jetzt stellen möchten, auf wen stützt du dich? I teraz pierwsze pytanie, które musimy sobie postawić, to jest następujące. Na kim ty się opierasz? Es gibt manchmal Situationen. Czasami są tego rodzaju sytuacje. Es sieht etwas sehr stabil aus. Że coś wygląda bardzo stabilnie. Und ich stütze mich. I ja zaczynam się o to opierać. Aber es ist überhaupt nicht stabil und es zerbricht. Ale okazuje się, że to nie jest stabilne i co, ta podstawa się kruszy. Aber auf den Herrn Jesus können wir uns verlassen. Ale my możemy zaufać całkowicie Panu Jezusowi. Auf ihn können wir uns stützen. To o Niego możemy się oprzeć. Lesen wir eine Stelle aus dem Propheten Jesaja. Przeczytajmy jeszcze jedno miejsce z Księgi Proroka Izajasza. 50. 50. rozdział.
Vers 10. Dziesiąty wiersz. Am Ende. Pod koniec tego wiersza. Vertraue auf den Namen des Herrn und stütze dich auf seinen Gott. Ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Das ist eine Lektion, die wir für unser ganzes Leben lernen können. Jest to lekcja, którą możemy się uczyć całe nasze życie. In Sprüche steht ein Vers, stütze dich nicht auf deinen Verstand, glaube ich, heißt es da. Myślę, że w Przypowieściach jest taki wiersz, nie opieraj się, nie ufaj swojemu własnemu rozumowi. Genau, Sprüche 3, Vers 5. Trzeci rozdział, piąty wiersz. Przypowieści Salomona, trzeci rozdział, piąty wiersz. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Manchmal denken wir, wir sind schlauer als der Jesus. Czasami my może myślimy o sobie, że my jesteśmy sprytniejsi niż Pan Jezus. Ich darf das vielleicht auch zu euch Kindern sagen. A ja mogę na przykład do was dzieci powiedzieć. Manchmal denkt ihr Kinder auch, ihr seid schlauer als die Eltern. Czasami wy, dzieci, myślicie, że jesteście sprytniejsi niż wasi rodzice. Es kann sogar sein. Nawet może i tak się zdarzyć w życiu. Aber die Eltern haben mehr Erfahrung. Ale wiedzcie, że rodzice mają więcej doświadczenia. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir Kinder auf unsere Eltern hören. I dlatego to właśnie jest dobrą rzeczą, jeżeli my, dzieci, będziemy słuchali naszych rodziców. Aber hier hat die Braut gelernt, sich auf den Geliebten zu stützen. Ale tutaj oglądamy, że oblubienica się tego nauczyła, że należy oprzeć się na swoim umiłowanym. Und jetzt kommt etwas Wichtiges, was wir oft in der Bibel finden. I teraz następuje coś bardzo ważnego, o czym, co często w Biblii znajdujemy. Jetzt gehen die Gedanken zurück zum Anfang. Teraz te myśli zaczynają wracać do początku. Wir dürfen niemals vergessen, wo wir herkommen. Bo nigdy nie powinniśmy zapominać tego, skąd my pochodzimy. Wir waren tot in Sünden und Vergehung. My byliśmy umarłymi w grzechach i przestępstwach. Und jetzt führt der Herr Jesus unsere Gedanken zurück zu unserer Bekehrung. I teraz właśnie Pan Jezus nasze myśli zwraca do czasu naszego nawrócenia się. Es steht hier unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Tutaj czytaliśmy o tym, że ja pod jabłonią obudziłam cię. Wir gehen einmal in zu Kapitel 1. Musimy wrócić do pierwszego. Kapitel 2, Vers 3. Musimy wrócić do drugiego rozdziału, do trzeciego wiersza. Und da sehen wir, dass der Jesus, dass der Bräutigam mit einem Apfelbaum verglichen wird. W tym wierszu widzimy, że Pan Jezus porównany jest do tego do jabłoni. Und die Braut hat dort in seinem Schatten gesessen. I czytamy, że ta oblubienica chciała odpocząć, chciała usiąść w jego cieniu. Wir dürfen niemals vergessen, dass der Jesus uns geweckt hat. My nie powinniśmy nigdy o tym zapominać, że to właśnie nas Pan Jezus obudził. Dass wir sein Eigentum sind. I to dlatego, że jesteśmy Jego własnością. Ist nur Gnade. To jest tylko czysta łaska. Und das dürfen wir niemals vergessen und dürfen jeden Tag uns freuen. Wir sind bekehrt, wir sind sein Eigentum. I nigdy nie, o tym nie zapominajmy i każdego dnia tym się cieszmy, że my jesteśmy Jego własnością. Und dann sehen wir zweitens, dass mit der Geburt, verglichen mit der Neugeburt. I tu jako druga rzecz w tym przykładzie tego narodzenia, który jest obrazem nowonarodzenia, Wehen verbunden sind, Schmerzen. Połączone są z tym narodzeniem bóle. Obwohl ich als Vater bei viermal einer Geburt dabei gewesen bin, pomimo tego, że ja jako ojciec czterokrotnie byłem przy narodzeniu moich czworga dzieci, möchte ich nichts über Schmerzen bei der Geburt sagen. To nie chciałbym nic mówić na temat bólów, jakie są w czasie porodu. Aber trotzdem dürfen wir es anwenden. Ale pomimo tego możemy to teraz zastosować. Dass auch eine Bekehrung immer mit
Schmerzen in gewisser Weise verbunden ist. Że nowonarodzenie też w pewnym sensie połączone jest z bólami. Ich durfte bei zwei Kindern von uns bei der Bekehrung dabei sein. Miałem tą możliwość, aby uczestniczyć w tym nowonarodzeniu moich dwojga dzieci. Und ein Sohn von uns, jeden z naszych synów, er wusste genau, er muss sich bekehren. On dokładnie o tym wiedział, że on musi się nawrócić. Aber es hat lange gedauert. Ale to długo u niego trwało. Er wollte, on chciał. Er wollte nicht. I z drugiej strony nie chciał. Er wollte, chciał. Er wollte nicht. Ale z drugiej strony nie chciał. Wir sehen, dass der Teufel kämpft die Seele. I tak możemy widzieć, że ten diabeł walczy o duszę. Und es ist ein Kampf. I to jest walka. Und deswegen dürfen wir noch einmal für alle sagen, i dlatego możemy jeszcze raz dla wszystkich powiedzieć, du musst dich entscheiden. Ty musisz zdecydować. Sonst kannst du vielleicht alleine zurückbleiben. Bo w innym przypadku może się okazać, że pozostaniesz samotnym. Und wenn du die Chance verpasst, i gdy ty przeoczysz tą daną ci szansę, dann kann es sein, dass Gott dir nicht noch einmal eine Chance gibt. To może tak się zdarzyć, że nie otrzymasz od Boga następnej szansy. Wir lesen bei Pharao, my czytamy w przypadku Faraona, dass zuerst sein Herz hart macht, że na samym początku on sam swoje własne serce zatwardził. Und später macht Gott sein Herz hart. A później czytamy, że to Bóg dalej zatwardzał jego serce. Entscheide dich für den Herrn Jesus. I dlatego dzisiaj podejmij decyzję być z Panem Jezusem. Je jünger, umso besser. Im młodszy jesteś, tym lepiej. Und dann darfst du dich auf ihn stützen. I wtedy dopiero będziesz mógł się na nim opierać. Es ist noch eine schöne Stelle hier im Lied der Lieder, die ich kurz noch zeigen möchte in Bezug auf den Apfelbaum. Jeszcze jest jedno piękne miejsce w tej Księdze Pieśni nad Pieśniami, które chciałbym właśnie wymienić w związku z tą jabłonią. Wir sehen in Kapitel 7, Vers 9. Możemy zobaczyć w 7 rozdziale, w 9 wierszu, ganz am Ende, całkiem pod koniec tego wiersza, da steht, der Duft deiner Nase ist wie Äpfel. A tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek. Und da sehen wir, dass die Beschäftigung mit der Person des Herrn Jesus, z tego możemy zauważyć, że zajmowanie się osobą Pana Jezusa, auch dann unsere Atem, unsere Luft, unser Sein bestimmt. Będzie również też i piętnowało nasze oddychanie, naszą istotę i naszą całą istotę. Jeder von uns kann merken, mit wem wir umgehen. I wtedy każdy z naszego otoczenia będzie mógł to zauważyć, z kim my przebywamy. Es gibt ein Wort in Deutsch, in ein Sprichwort, sage mir, mit wem du umgehst, ich sage dir, wer du bist. Jest takie przysłowie w niemieckim, również i w polskim, powiedz mi, z kim przestajesz, to ja powiem ci, kim ty jesteś. Riecht unser Atem nach Äpfeln? Czy, im Bild? Czy obrazowo mówiąc, nasz oddech jest jak woń jabłek? Oder nach den Früchten von Ägypten. Albo może oddech nasz jest jak woń tych owoców Egiptu. Wir wollen nie vergessen, alles verdanken wir dem Herrn Jesus. I nigdy nie zapominajmy tego, że wszystko zawdzięczamy Panu Jezusowi. Und diese Liebe beschäftigt jetzt die Braut. I to teraz ta miłość jest tą, którą zajmuje się ta oblubienica. In Vers 6 und 7 wollen wir 7 Punkte anschauen. I w tych wierszach 6 i 7 7 punktów znajdziemy, które bliżej omówimy. Über die Liebe. Dotyczące właśnie miłości. Zuerst heißt es, lege mich wie einen Siegelring an dein Herz. Najpierw czytaliśmy, połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu. Die Braut hat einen Platz im Herzen des Bräutigams. Ta oblubienica ma miejsce swoje
w sercu oblubieńca. Ein Siegelring. Pierścień, a w zasadzie tutaj chodzi o pierścień, który był pieczęcią. Kommt schon mal in der Bibel vor, vielleicht eine Stelle dazu. On jest w Biblii kilkakrotnie wymieniony. Jedno miejsce chciałbym przeczytać. Es ist immer wieder gut, wenn wir ein Wort in der Bibel finden. To zawsze jest dobre, jeżeli znajdziemy jakieś słowo w Biblii. Ihr habt als junge Leute bestimmt alle einen Computer vielleicht. Jako młodzi ludzie z pewnością już dysponujecie każdy z was osobno komputerem. Und der Computer ist nicht nur für Spiele. A wiedzcie dobrze o tym, że komputer to nie jest stworzony po to, żeby tylko na nim grać, sondern man kann ihn auch gut zum Lernen in der Bibel einsetzen. Ale również bardzo dobrze można wykorzystać komputer, aby uczyć się z Biblii. Und einmal ein Wort eingeben und alle Stellen vergleichen. I można wpisać jedno ze słów i zażądać, aby były pokazane nam wszystkie miejsca biblijne, które te słowo zawierają. Aus dem Propheten Haggai. I teraz spójrzmy do księgi proroka Ageusza. 2, vers 23. Haggai. Drugi rozdział, 23 wiersz. Księga Ageusza, drugi rozdział, 23 wiersz. In der Mitte steht, ich werde dich wie einen Siegelring machen. Pod koniec tego wiersza mamy w przedostatniej linijce napisanie i uczynię cię moim sygnetem. Właśnie to jest ten pierścień z tą pieczęcią. Wir sehen hier, dass der Siegelring spricht von Übertragen, von Macht, von Gewalt, von Autorität. Ten pierścień z pieczęcią obrazowo wskazuje na moc, na autorytet, na władzę. Wir haben einen gewaltigen Platz im Herzen des Herrn Jesus. My zajmujemy potężne miejsce w sercu Pana Jezusa. Und der zweite Punkt ist, dass wir auch einen Siegelring an seinem Arm sind. Ale drugi punkt tutaj mówi, że my jesteśmy jak obrączka na jego ramieniu. Das spricht besonders von seiner Kraft. A to właśnie wskazuje szczególnie o jego sile. Wir können sogar übersetzen, tätowiere mich oder eingraviere mich. My możemy to słowo również tutaj przetłumaczyć, że wygraweruj mnie na swoim ramieniu, albo wytatuuj mnie na swoim ramieniu. Herz spricht mehr von Zuneigung. Serce bardziej wskazuje na uczucia. Und Arm spricht mehr von Kraft. A te ramię wskazuje na siłę. Und wir sehen jetzt, dass die Liebe sich auch beweist. I widzimy również, że ta miłość dowodzi swojego istnienia. Sein Herz liebt uns. Jego serce nas miłuje. Und der dritte Punkt zeigt, dass die Liebe gewaltsam ist wie der Tod. I trzeci punkt wskazuje na to, że miłość jest mocna jak śmierć. Sein Herz hat uns so geliebt, dass sie sich sogar mit dem größten Feind angelegt hat. Jego serce nas tak bardzo umiłowało, że on zadał się z tym największym, najgroźniejszym nieprzyjacielem. Und sie ist stärker gewesen als der Tod. I ta miłość była mocniejsza niż śmierć. Der vierte Punkt ist, czwarty punkt, hart wie der Sheol ihr Eifer. Że ta namiętność jest twarda jak Sheol. Gorliwość jest twarda jak Sheol. Was bedeutet das? Co to w ogóle oznacza? Eifer ist, kann man auch übersetzen mit Eifersucht, Neid. Ta gorliwość to może być również przetłumaczone to słowo jako zazdrość. Und hart heißt auch unerbittlich. A twardym to być to oznacza czasami, że ktoś jest nieubłaganym. Und bei uns ist es oft so, dass wir sagen, es ist genug.
W naszym przypadku ludzi jest często tak, że my mówimy dość już na tym. Es reicht. Dosyć mi tego. Wenn es noch einmal passiert, dann ist Schluss. Jeszcze raz ci się to zdarzy, to koniec. Aber die Liebe von dem Herrn Jesus ist unerbittlich. Ale miłość Pana Jezusa jest jaka miłość taka, która jest nienaruszona. Wenn wir den Sheol einmal anschauen, dann wird er uns in Sprüche 30 beschrieben. Jeśli chcemy wiedzieć o Szeolu coś więcej, to musimy spojrzeć do Przypowieści 31 rozdział. Da heißt es in Vers 16. Tam przeczytamy w 16 wierszu Przypowieści 31. Der Sheol sagt niemals genug. Sprüche 30. Przepraszam, Przypowieści 30, wiersz 16. 16. Kann ruhig den ganzen Vers. Kraina umarłych, łono niepłodne, ziemia niesyta wody i ogień, który nigdy nie powie dosyć. So groß ist die Liebe des Herrn Jesus, dass sie niemals sagt genug. Tak wielką jest miłość Pana Jezusa, że ona nigdy nie powie dosyć. Und darauf dürfen wir uns stützen. I oto, na tym możemy się oprzeć. Wir denken dabei zum Beispiel an den hohen Priester. Możemy teraz pomyśleć o tym najwyższym kapłanie. Er hatte ein Schild an der Brust mit 12 Stämmen. On miał napierśnik z kamieniami, z wygrawerowanymi napisami imion 12 pokoleń. Und er hatte auch die 12 Stämme auf den Schultern. Ale on również miał nazwy tych 12 pokoleń na swoich ramionach. So sind wir an dem Herzen des Herrn Jesus. I tak widzimy, że my znajdujemy się na sercu Pana Jezusa. Wir sind auf seinem Arm oder seiner Schulter. My jesteśmy na jego ramionach albo na jego ramieniu. Und diese Liebe ist bewiesen. I ta miłość jest miłością, która dowiodła swojej mocy. Sie ist so gewaltsam wie der Tod. Ona jest tak mocna jak śmierć. Und sie eifert mit göttlichem Eifer. I ona ona ma taką gorliwość w tej gorliwości Bożej. Ja. Dann gehen wir zum fünften Punkt. I teraz możemy przejść do piątego punktu. Ihre Gluten sind Feuergluten. Jej żar to żar ognia. Sie brennt mit einer starken Flamme. Ta miłość pali się wielkim, mocnym płomieniem. Ich weiß nicht, ob viele von euch mit Holz die Wohnung heizen. Nie wiem, czy wielu z was ogrzewa swoje mieszkania drewnem. Da muss man fast alle zwei Stunden spätestens wieder neues Holz nachlegen. To wiecie, że w takim przypadku najpóźniej po dwóch godzinach trzeba dokładać nowe drewno. Aber die Liebe des Herrn Jesus brennt mit starker Flamme. Ale miłość Pana Jezusa pali się mocnym płomieniem. Und dann sehen wir, dass es sogar heißt, eine Flamme Jahs. I dalej czytamy, że to płomień Pana. Hier ist das einzige Mal im Lied der Lieder. Tutaj jedyny raz występuje w tej księdze pieśni nad pieśniami, dass der Name Gottes angedeutet wird. Że to imię Boże jest wzmiankowane. Ja oder Jehova oder Herr. Ja, Jehova albo Pan. Es ist eine Flamme Gottes, es ist ein göttliches Feuer. Jest to płomień Boży. Und dann wird ein Gegensatz gezeigt. I teraz przeciwieństwo jest pokazane. Wir brauchen immer Bilder, damit wir etwas davon verstehen. My zawsze potrzebujemy obrazów, abyśmy to lepiej zrozumieli. Jetzt kommt als Gegensatz zum Feuer Wasser. Jako przeciwstawieństwo ognia przedstawiona jest teraz woda. Und wir wissen genau, wir können schlecht nasses Holz brennen. I dokładnie o tym wiemy, że trudno pali się mokre drewno. Aber große Wasser vermögen die Liebe nicht auszulöschen.
Ale wielkie wody nie ugaszą miłości. Ich denke an ein gutes Beispiel aus der Bibel selbst. Ja teraz przypominam sobie inny, bardzo dobry przykład z Biblii. 1. Könige 18. W pierwszej Księdze Królewskiej 18 rozdział. Da waren die Baalspriester. Tam czytamy opis o kapłanach Baala. Und sollten einen Altar bauen und es sollte Feuer kommen. Oni mieli zbudować ołtarz i mieli sprowadzić ogień na ofiarę. Und sie haben getanzt, gerufen und sich aufgeschnitten. Oni tańczyli wokoło tego ołtarza i wołali i wzywali swojego Boga i nacinali swoje ciało w rytualnych nacięciach. Und Elia sagt, euer Gott schläft. A Eliasz powiedział do nich, wasz Bóg śpi. Und dann kommt Elia und baut einen Altar. Ale na koniec przyszedł Eliasz i on zbudował ołtarz. Mit 12 Steinen. Z 12 kamieni. Er hat das ganze Volk im Auge. Gdyż on zawsze miał przed swoimi oczami cały ten naród. Und er schüttet ganz viel Wasser. I bardzo dużo wody wlał na ten ołtarz. Und plötzlich kommt Feuer vom Himmel. I nagle stąpił ogień z nieba. Und brennt alles weg. I on wszystko wypalił. Opfer, Holz und Steine. Ofiarę, drewno, na którym ona była, i kamienie, na których była ta ofiara i drewno. Ist das nicht eine schöne Illustration von diesem Vers? Czyż to nie jest piękną ilustracją właśnie tego wiersza? Große Wasser vermögen nicht die Liebe des Herrn Jesus zu löschen. Wielkie wody nie są w stanie ugasić miłości Pana Jezusa. Die Liebe des Herrn Jesus ist unauslöschbar. Miłość Pana Jezusa jest do nieugaszenia. Das wollen wir niemals vergessen. Nigdy o tym nie zapominajmy. Der Teufel möchte uns manchmal einreden, der Jesus hat dich nicht lieb. Bo czasami diabeł próbuje nam wmawiać, Pan Jezus cię nie miłuje. Es ist manchmal auch schwer. Czasami rzeczywiście jest trudno. Ich kann mich erinnern als Kind. Ja przypominam sobie, że będąc dzieckiem. Manche kennen meine Familie. Niektórzy znają moją rodzinę. Ich habe zwei Geschwister, die nicht hören können. Ja mam dwoje rodzeństwa, którzy nie słyszą. Und ich fand es früher immer gemein. A ja zawsze to dawniej uważałem, że to jest nie w porządku. Warum? Dlaczego? Aber es ist ein Gott der Liebe. Ale wiemy, że to jest Bóg miłości. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Ja cieszę się na następującą wieczność. Wenn Gott mir sagt, warum? Bo cieszę się z tego, że Bóg mi powie dlaczego. Das wird wunderbar. To będzie cudowne. Weil wir dann sehen, jeder Weg war ein Weg aus Liebe. Bo wtedy dopiero będziemy widzieli, że każda droga z nas poszczególnego to była droga miłości. Und so kann jeder vielleicht von euch auch etwas sagen. I tak w ten sam sposób każdy z was mógłby o czymś powiedzieć. Warum habe ich keine Kinder? Na przykład, dlaczego nie mam dzieci? Oder warum bin ich nicht verheiratet? Dlaczego nie mam partnera małżeńskiego? Wir könnten ganz viele Beispiele anführen. I moglibyśmy przytoczyć bardzo wiele różnych przykładów. Aber lesen wir diese Stelle. Ale wtedy przeczytajmy to miejsce. Es ist ein Herz voller Liebe. Bo tu jest pokazane serce pełne miłości. Der letzte Punkt zeigt. I ostatni punkt tutaj pokazuje. Siebte Punkt. Siódmy to już jest punkt. Liebe kann man nicht kaufen. Że miłości nie można kupić. Hier steht, wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Tutaj jest napisane i tu niestety trzeba by było poprawić tłumaczenie w języku polskim. Musiałoby być napisane następująco. Jeżeli ktoś chciałby oddać za miłość całe swoje mienie, to na pewno by pogardzono nim. Das ist auch eine wichtige Lektion für uns. To jest też bardzo ważną lekcją dla nas. Vielleicht bist du als Kind manchmal böse. Czasami ty jako dziecko może jesteś złym. Und du bringst deiner Mutter etwas mit.
i przynosić coś do swojej mamy, dla swojej mamy. In der Hoffnung, es ist wieder alles gut. I masz nadzieję, że będzie znowu wszystko dobrze. Die Mutter freut sich bestimmt. Mama na pewno się cieszy. Man merkt, du machst dir Gedanken. Bo mogła zauważyć, że ty tą sprawę przemyślałeś. Aber oft haben wir den Gedanken, dass wir etwas kaufen können und dann wird wieder alles gut. Ale często my mamy taką myśl, że możemy coś kupić i wtedy za te pieniądze będzie coś do porządku doprowadzone. Aber hier sehen wir, man kann das nicht kaufen, man muss es leben. Ale tutaj widzimy z tego wiersza, że nie można tego kupić. To trzeba po prostu przeżyć. Und ein Beispiel oder eine Illustration finden wir in 1. Korinther 13. I jeden przykład i zilustrowanie tego znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian w 13. rozdziale. Da steht am drittes Beispiel, wenn ich alle meine Habe geben würde für die Armen, aber ohne Liebe. Tam jako trzeci przykład jest podane, że gdybym całe moje mienie rozdał dla biednych, so bin ich nichts. A bez miłości to byłbym niczym. Wir haben oft viele Personen, ich weiß nicht, ob es hier auch so ist, bei uns in Deutschland, die wollen gerne etwas spenden, damit ein Bild von ihnen in die Zeitung kommt. My w Niemczech mamy bardzo dużo takich osób, które dają bardzo duże dary w celach charytatywnych, a tylko po to, aby ich zdjęcie znalazło się w miejscowej gazecie. Das ist nicht der Weg von der Liebe, den wir kennen. To nie jest droga tej miłości, którą my znamy. Liebe ist geben ohne etwas zu bekommen. Bo miłość to jest dawanie bez oczekiwania, że coś w zamian się otrzyma. Wenn wir das alle mehr praktizieren, gdybyśmy my wszyscy to więcej w naszym życiu praktykowali, dann wird es auch Ausfluss haben für unsere Gemeinschaft. To miałoby to wielki wpływ na naszą społeczność. Jetzt in Vers 8 geht es auf einmal die Schwester. Nagle tutaj w wierszu 8 chodzi o małą siostrzyczkę. Ich möchte kurz zeigen, was das in Bezug auf Israel bedeutet. Chciałbym to pokazać, co to oznacza w związku z Izraelem. Wir sehen, das alte Israel ist die Mutter. My widzimy, że ten stary Izrael jest tą matką. Wir können eine Parallele sehen im Buch Ruth zu Naomi. Porównywalne miejsce możemy zobaczyć w księdze Rut w stosunku do Noemi. Naomi hat ihre Rechte verloren. Noemi straciła wszystkie prawa. Auf dem Boden des Gesetzes kommt nimmer mehr Frucht von dem Feigenbaum Israels. I też i na podstawie tego zakonu nie będzie już owocu z tego drzewa figowego Izraela. Und Ruth ist ein Bild von dem israelitischen von dem jüdischen Überrest. I Ruth jest właśnie obrazem na tą izraelską wierzącą resztkę. Genauso wie die Braut im Lied der Lieder. Dokładnie tak samo jak i ta oblubienica w tej księdze pieśni nad pieśniami. Im Buch Ruth wird Ruth mit Boas in Verbindung gebracht. W księdze Rut to Rut jest potem połączona z Boazem. In Lied der Lieder wird die Sulamit, die Braut, mit Salomo in Verbindung gebracht. A tutaj w tej księdze pieśni nad pieśniami ta oblubienica Sulamitka na koniec połączona jest z oblubieńcem, którym jest dla niej Salomon. Und wir haben noch ein Buch, was ähnlich ist. I jeszcze jedną księgę mamy, która jest podobna. Das ist das Buch Esther. To jest księga Estery. Bei Esther ist aber die Situation etwas anders. Ale w przypadku Estery sytuacja troszeczkę jest inna. Esther ist verbunden mit Mordechai. Ester jest połączona z Mordechajem. Esther ein Bild vom Überrest. Estera jest właśnie tym obrazem tej wierzącej resztki Izraela. Mordechai ein Bild vom Herrn Jesus. A Mordechaj jest obrazem na Pana Jezusa. Und wird jetzt in Verbindung gebracht mit Ahasferos. Ale to wszystko jest połączone teraz z Achaszweroszem. Und das ist ein Bild von Gott. I to to jest w sumie obraz Boga. So sehen wir, wie jedes Buch auch Parallelen oder auch weiterführende Gedanken hat.
I tak możemy zauważyć, że każda z tych księgi, z tych ksiąg ma porównywalne opisy, ale również też i myśli, które nas prowadzą troszkę dalej. Was ist die Schwester? A więc kto to jest ta mała siostrzyczka? Es ist ein Bild der 10 Stämme. Jest to obraz tych 10 pokoleń. Wir wissen bis heute nicht, wo sind sie? Bo my dzisiaj wiemy, do dzisiaj nie wiemy, gdzie te 10 pokoleń jest rozproszonych po całym świecie. Aber auch diese 10 Stämme haben in der Zukunft eine Situation, sie kommen zurück. Ale wiemy również o tym, że tych 10 pokoleń w przyszłości będzie z powrotem sprowadzonych do Izraela. Ich möchte nur kurz eine Stelle aufschlagen, damit wir sehen, es stimmt überein mit Gottes Wort. Chciałbym tylko jedno miejsce w tym względzie przeczytać, jak bardzo tutaj Słowo Boże jest jednomyślne. Jeremia 3. Przeczytajmy z Księgi Jeremiasza, z trzeciego rozdziału. Ihr könnt zu Hause einmal alle Verse lesen, Vers 6 bis 10. W domu możecie przeczytać wiersze od 6 do 10. Jeremiasza 3, rozdział od 6 do 10. Wir sehen nämlich dort auch das abtrünnige Israel, dass es die Ehe gebrochen hat. Widzimy w tych wierszach, że te odstępne małżeństwo, te małżeństwo zostało złamane przez ten odstępny Izrael. Aber in Vers 7 am Ende steht, die treulose Schwester Juda sah es. A pod koniec 7 wiersza czytamy, i widziała to niewierna jej siostra Juda. Das kommt noch zweimal vor dann in dem Abschnitt. W tym urywku jeszcze to dwukrotnie się pojawia. Wenn Juda die Schwester ist, jeżeli Juda jest siostrą, und wenn hier der jüdische Überrest kommt, i jeżeli tutaj mowa jest o tej żydowskiej resztce, dann ist die Schwester auch wieder 10 Stämme reich. To po prostu ta siostrzyczka to jest obraz na 10 pokoleń. Aber wir wollen wieder zurückkehren und es auf uns anwenden. Ale my wróćmy z Izraela i zastosujmy te słowa dla nas samych. Hier steht am Anfang ein wunderbares Wort. Tu na samym początku cudowne słowo jest wymienione. Der Vers fängt an mit wir haben. Ten wiersz rozpoczyna się od słów mamy, czyli my mamy. Die Braut und der Bräutigam spricht von wir. Oblubienica i oblubieniec mówią my mamy. Ich kann mich erinnern, als ich noch sehr frisch verheiratet war. Ja przypominam sobie, gdy byłem człowiekiem krótko po zawarciu związku małżeńskiego. Man hat noch manchmal von ich gesprochen. Czasami mówiło się jeszcze o samym o sobie. Ich habe ein neues Auto gekauft. Na przykład w takim zwrocie kupiłem nowe auto. Aber eigentlich haben wir ein Auto gekauft. Ale przecież wiedzieliśmy, że w zasadzie to my kupiliśmy nowe auto. Und später habe ich, als wir unser zweites Kind erwartet haben, a później, gdy już oczekiwaliśmy narodzin naszego drugiego dziecka, war ich auf einem Seminar. Znajdowałem się na pewnym seminarium czy szkoleniu, zawodowym szkoleniu. Ich musste mich vorstellen. I tam musiałem się przed gronem pozostałych uczestników przedstawić. Und ich habe gesagt, wir erwarten unser zweites Kind. I ja powiedziałem o samym sobie, my oczekujemy naszego drugiego dziecka. Und unter den Seminarteilnehmern war ein Personalchef oder Personalmensch. A wśród uczestników tego seminarium był również i szef wydziału kadr. Er hat sich das aufgeschrieben. On sobie to zaraz zapisał. Und ist hinterher zu mir gekommen. I później do mnie przyszedł. Und hat gesagt, das hat er noch nie erlebt, dass einer sagt, wir erwarten ein Kind. Normalerweise erwartet doch die Frau das Kind. I powiedział, że jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie słyszałem. Normalnie się mówi, że to moja żona oczekuje drugiego dziecka. Nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, oczekujemy. Ich möchte nicht über mich sprechen. Ja oczywiście nie chciałem o samym sobie mówić. Aber lernen wir, dass wir so eng mit dem Herrn Jesus verbunden sind. Ale z tego przykładu możemy się nauczyć, że my możemy być tak ściśle z Panem Jezusem połączeni, dass wir alles gemeinsam machen. Że będziemy wszystko razem wykonywali. Sein Wille, jego wola, ist auch mein Wille. Jest również moją wolą.
Das wollen wir lernen. O, chcemy się tego nauczyć. Wir haben eine kleine Schwester. I dlatego czytamy, my mamy małą siostrzyczkę. Wenn Gott uns etwas gibt, jeżeli Bóg nam coś daje, dann möchte er immer, dass wir ein Auge haben auf die anderen. To zawsze chciałby, abyśmy mieli oko otwarte też i do innych, czy na innych. Die kleine Schwester, ta mała siostra, spricht von in der Anwendung von Gläubigen, ona tu obrazowo wskazuje na wierzących, die noch nicht so reif gewachsen sind, którzy jeszcze nie dojrzeli duchowo. Und es ist leicht, dass wir sagen, ach, sie ist noch nicht so reif. O, jakże łatwo jest wtedy powiedzieć, ach, ten jeszcze nie dorósł do tego. Aber so spricht die Braut hier nicht. Ale w ten sposób ta oblubienica nie wyraża się. Sie spricht zusammen mit dem Bräutigam, was sollen wir mit ihr machen? Ona razem z oblubieńcem zadaje pytanie, co z nią mamy zrobić? Das ist ein sehr schönes Bild. Bo to jest naprawdę bardzo piękny obraz. Wir können schnell über andere sprechen. Jakże łatwo nam jest mówić o innych. Aber haben wir ein wirkliches Interesse für den anderen? Ale czy rzeczywiście wykazujemy szczere zainteresowanie tymi innymi? Wir sehen hier, dass gesagt ist, sie hat noch keine Brüste und wir haben gestern Abend gesehen, dass die Brust von geistlicher Reife spricht. My tutaj czytamy dalej, która nie ma jeszcze piersi, a wczoraj o tym wspominaliśmy, że piersi wskazują na tę duchową dojrzałość. Und sie möchte jetzt diese Schwester weiterführen. I oni chcą teraz tą małą siostrę dalej prowadzić. Wir sehen in Vers 9 zwei Bilder. I dlatego w wierszu 9 widzimy dwa obrazy. Eine Mauer, widzimy mur und eine Tür. I widzimy drzwi. Eine Mauer, es ist wieder empfehlenswert, suchen wir Mauer in der Bibel. I mur, a to naprawdę jest godne polecenia. Poszukajcie wszystkie miejsca w Biblii, które mają w sobie to słowo mur. Zum Beispiel Nehemia. Na przykład miejsce z księgi Nehemiasza. Nehemia zeigt, die Mauer spricht von Absonderung. I ta księga Nehemiasza wskazuje, że ten mur nam obrazowo wskazuje na odosobnienie. Und hier wird gezeigt, wenn eine Mauer da ist. I tu w tym wierszu jest pokazane, że jeżeli istnieje taki mur, dann wollte sie eine Zinne aus Silber auf die Mauer bauen. To my chcieliśmy na tym murze zbudować gzyms, ale ze srebra. Wenn wir uns absondern von dem Bösen in dieser Welt, jeżeli my odosobniamy się od zła, które jest w tym świecie, dann möchte der Jesus die Erlösung, Silber ist ein Bild der Erlösung, bo wiemy, że srebro jest obrazem odkupienia, to Pan Jezus chciałby, aby to srebro groß machen. Było tak wielkim pokazane. Wenn wir aber sagen, ich möchte noch etwas die Welt genießen, ale jeżeli my powiemy, jeszcze chciałbym trochę skorzystać z tego świata, dann spricht Gottes Wort anders. To wtedy okazuje się, że Słowo Boże mówi całkowicie inaczej. Wir haben viele Stellen dazu im Neuen Testament. Ich schlage eine auf. Mamy wiele miejsc na ten temat w Nowym Testamencie. Ja tylko jedno teraz przytoczę. Römer 8. List do Rzymian, 8 rozdział. Vers 13. 13 wiersz. Do Rzymian, 8 rozdział, 13 wiersz. Nur den Anfang. Römer 8. Vers 13. Początek tego wiersza. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Bedeutet das, ein Gläubiger kann verloren gehen? Czy to oznacza, że człowiek wierzący może iść na potępienie? Nein. Nie. Aber wenn ein Gläubiger sagt, ich möchte nach dem Fleisch leben, ale jeżeli wierzący powie, że ja chcę żyć według mojego ciała, dann ist das nicht normal. To wtedy jest to rzeczą nienormalną. Dann muss ich ein Fragezeichen setzen. To wtedy muszę postawić wielki znak zapytania.
Ich möchte das für als ein Beispiel sagen, was die Kinder auch gut verstehen. Chciałbym to podać na przykładzie, który zrozumieją nawet dzieci. Stellen wir uns vor, ich wohne in der 10. Etage. Wyobraźmy sobie, że mieszkam na 10. piętrze wieżowcu. Ich komme in das Zimmer meines Kindes. Ja przyjdę do pokoju mojego dziecka. Nehmen wir an, das Kind ist 5 Jahre alt. I przyjmijmy, że to dziecko ma 5 lat. Das Fenster ist auf. Okno jest otwarte. Und das Kind ist oben auf der Fensterbank. I widzimy, jak to dziecko sobie spaceruje na parapecie tego okna. Was sage ich? Co wtedy powiem? Lauf weiter, ich kann dich festhalten. Chodź sobie po tym parapecie dalej, ja cię będę trzymał. Nein. Nie. Ich sage, wenn du rausfällst, bist du tot. Ja wtedy powiem, jeżeli ty wypadniesz przez okno, to ty poniesiesz śmierć. Und so spricht die Bibel auch. I w ten sam sposób również mówi Biblia. Wenn du gerne mit der Welt gehen willst, jeżeli ty tak bardzo chętnie lubisz chodzić z tym światem, dann sagt die Bibel, du bist auf dem Weg, to Biblia mówi do ciebie, że znajdujesz się na drodze, dieser Weg endet in der Hölle, która ta droga kończy się w piekle. Wenn es eine bekehrte Seele ist, rettet Gott sie. Jeżeli jest to rzeczywiście nawrócona dusza, to Bóg ją wyratuje z tego piekła. Aber er gibt die Sicherheit nicht, wenn wir gerne weggehen von Gott. Ale nigdy Bóg nie daje takiego zapewnienia, tego bezpieczeństwa, jeżeli my odwrócimy się i odejdziemy od Boga do świata. Und hier ist das gleiche Bild. Wenn sie eine Mauer hat, i tu dokładnie mamy taki sam obraz, gdyż mowa jest tutaj o pewnym murze, dann macht Gott uns die Errettung kostbar. Który pokazuje, że to Bóg nam tutaj pokazuje, że to zbawienie dla nas jest tak bardzo kosztowne. Jetzt kommen wir zu der Tür. I teraz przejdźmy do drzwi. Es gibt viele Türen in der Bibel. W Biblii opisanych jest wiele różnorodnych drzwi. Manche Türen sind ein Ausgang, manche Türen sind ein Eingang. Niektóre drzwi opisane są jako drzwi wyjściowe, a niektóre jako drzwi wejściowe. Und hier ist das Bild, wenn ich es richtig verstehe. A jeżeli dobrze rozumiem, to tutaj znajdujemy tego rodzaju obraz. Wenn ich den Herrn Jesus einlasse, jeżeli ja wpuszczę przez te drzwi Pana Jezusa, dann kann ich sofort die Tür verschließen. To natychmiast mogę te drzwi zamknąć. Dann brauche ich nichts anderes. Gdyż ja nie potrzebuję już wtedy niczego innego. Und so wollen wir lernen, uns abzusondern von der Welt. I w ten sposób nauczmy się tego, żeby się odosobnić od tego świata. Und uns der Erlösung erfreuen. I cieszyć się naszym zbawieniem. Und den Herrn Jesus einzulassen. I wpuścić Pana Jezusa. Und uns verschließen für alles andere. I zamknąć się na wpływy wszystkich świata i wszystkiego innego. Jetzt geht es wieder zurück zur Braut in Vers 10. I teraz znowu wiersz 10 wraca do oblubienicy. Und wir sehen, dass die Braut kennengelernt hat, sie ist eine Mauer. I widzimy, że ta oblubienica poznała to, że ja jestem murem. Und sie ist auch geistlich gewachsen, gereift. I ona jednocześnie duchowo wzrosła i jest już dojrzałą duchowo. Hier kommt das Bild eines Turmes vor uns. Dlatego, że tutaj mamy użyty obraz wieży. Und Türme sind in der Bibel ein Bild. A wieże zawsze są w Biblii obrazem. Für Sicherheit. Pokazującym na bezpieczeństwo. Und zweitens für Orientierung. A po drugie służą dla zorientowania się w terenie. Am Meer gibt es immer einen Leuchtturm. Bo wiemy, że na brzegu morza stawia się latarnię morską. Und die Frage ist für uns persönlich. I teraz powstaje pytanie skierowane do nas osobiście. Geben wir anderen Gläubigen Sicherheit? Czy my innym wierzącym dajemy to bezpieczeństwo? Und sind wir ein Leuchtturm für andere? I czy my jesteśmy dla innych taką latarnią? Wir singen in einem Lied für Kinder, Jesus heißt uns leuchten, mit hellem Schein, jeder an seinem Platz. My w jednej z pieśni dla dzieci śpiewamy, że z Jezusem chcę świecić bardzo jasno, każdy na swoim miejscu.
Und dann sehen wir, dass damit verbunden ist, Frieden zu finden. I również z tym łączy się, że możemy znaleźć pokój. Ich schlage eine Stelle aus Jesaja 54 auf. Jeszcze jedno miejsce z Izajasza otworzymy, z 54 rozdziału. Jesaja 54, Vers 10. 10 wiersz. Ganze Vers. Izajasza 54, 10. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Wir wollen langsam zum Schluss kommen. Tak, my już pomału zbliżamy się do końca. Wir sehen jetzt noch etwas über Salomo beschrieben. I w końcowych wierszach mamy tutaj opisy dotyczące Salomona. Und vielleicht darf ich euch noch eine Schönheit zeigen. I mógłbym tutaj wam właśnie pokazać pewnego rodzaju piękność. Wir sehen einen Weinberg, gdyż oglądamy tutaj winnicę. Und dass für die Frucht des Weinbergs 1000 Sekel Silber gebracht werden soll. I czytaliśmy o tym, że za owoce tej winnicy trzeba by zapłacić 1000 srebrników. Und es ist etwas Wunderbares, dass diese 1000 Sekel am Anfang der Bibel schon einmal auftauchen. Jest to coś cudownego, bo te 1000 srebrników na samym początku Biblii już się pojawia. Und zwar in 1. Mose 20. A mianowicie w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale. Und wir können nur staunen über die Vollkommenheit des Wortes Gottes. I naprawdę możemy podziwiać doskonałość Słowa Bożego. Dort ist die Begebenheit, wo Abraham weggegangen ist. Tutaj czytamy o tym zdarzeniu, gdy Abraham odchodzi. Und zu Abimelech gesagt hat, Sara ist seine Schwester. I do Abimelecha mówi, że Sara jest moją siostrą. Und dann heißt es in Vers 16. I potem czytamy w wierszu 16, 1 Mojżeszowa 20, 16. Siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberstücke gegeben. Trochę dalej. Oto daję bratu twemu 1000 srebrników. Es ist die gleiche Szene, prophetisch. To jest dokładnie ta sama scena, oczywiście widząc to proroczo. Ist das nicht wunderbar? Czy to nie jest coś cudownego? Sara, die Schwester, Sara, siostrą, geht durch Übungen, weil ein Fehler da ist. Ona musi przejść przez ćwiczenia, przez doświadczenia z powodu tego, że ktoś popełnił błąd. Und die Nationen müssen bezahlen in der Zukunft. A narody muszą w przyszłości zapłacić. Wir sehen das zum Beispiel im Propheten Jesaja Kapitel 60. Możemy to też oglądać w Księdze Izajasza w 60. rozdziale, wo in der Zukunft die Nationen sehen, Israel muss etwas gebracht werden. Gdy w przyszłości wszystkie narody będą uważały, że Izraelowi przynieść należy daninę. Und eine zweite Schönheit. I druga jeszcze piękność tutaj jest zawarta. In Vers 12, w 12 wierszu, sagt sie, 1000 sind dein Salomo. Ona tutaj mówi, ten 1000 to jest twój Salomonie. Und 200 seien die Frucht der Hüter. A 200 niech wezmą sobie stróże tej, jej owocu. Ihr Kinder habt heute keinen Mathematikunterricht. Dzieci, dzisiaj nie ma akurat wykładu z matematyki. Aber ihr könnt bestimmt das Verhältnis ausrechnen, 200 zu 1000. Ale z całą pewnością potraficie obliczyć ten stosunek 200 do 1000. Das ist ein Fünftel. Jest to jedna piąta. Und wenn wir zu Benjamin gehen, a gdy my teraz zajrzymy do Biblii i do plemienia Benjamina, in 1. Mose 43, w pierwszej Mojżeszowej 43 rozdział, in Vers 34, i spojrzymy na 34 wiersz,
Pierwsza Mojżeszowa, 43 rozdział, 34 wiersz. Ja, es steht einmal fünfmal mehr bekommen. Potem kazał podawać im ze swojego stołu potrawy, przy czym część Benjamina była pięć razy większa niż część wszystkich innych. Gottes Wort ist hundertprozentig genau. Słowo Boże jest stuprocentowo dokładne. Wollen wir mehr über sein Wort staunen? Czy nie chcielibyśmy więcej podziwiać tego słowa? Salomo ist das Bild des Friedenskönig in der Zukunft. Salomon jest obrazem tego panowania w przyszłości w pokoju. Er bekommt fünfmal mehr. On otrzymuje pięciokrotnie więcej. Benjamin ist das gleiche Bild. A Benjamin jest dokładnie tym samym obrazem na to. Er bekommt fünfmal mehr als die anderen Stämme. On otrzymuje pięć razy więcej niż pozostałe pokolenia. Ich finde das ein Punkt, wo wir anbeten können über dieses Wort. Ja uważam, że to jest tak wzniosły punkt, że możemy uwielbiać Pana za to słowo. Wir haben ein Wort, das göttlich inspiriert ist. Bo mamy w rękach słowo, które jest w Boży sposób inspirowane. Aber jetzt noch eine Anwendung für uns. Ale teraz spójrzmy, jakie jest zastosowanie tych wierszy dla nas. Wir dürfen Gott etwas geben. My możemy Bogu coś darować. Wir lesen in Hebräer 13, dass wir loben sollen. W Hebrajczyków 13 rozdziale czytamy, że my mamy przynieść ofiarę chwały. Aber dann heißt es sofort weiter. Ale natychmiast po tych słowach jest dalej napisane. Des Wohltuns und Mitteilens vergesset nicht. A dobroczynności i udzielania nie zapominajcie. Wenn unser Herz für den Herrn Jesus geöffnet ist, bo gdy nasze serce jest otwarte dla Pana Jezusa, öffnet sich auch das Herz an die Gläubigen. To również i to serce otworzy się na potrzeby wierzących. Noch ein Beispiel von Maria in Betanien. Jeszcze jeden przykład, przytoczmy tutaj Marię z Betanii. Wem hat Maria die Füße gesalbt? Komu ta Maria namaściła stopy? Mit der kostbaren Narde. Tą maścią nardową kosztowną? Natürlich den Herrn Jesus. Naturalnie Panu Jezusowi. Aber dann steht weiter. Ale potem jest dalej napisane. Das ganze Haus wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. A wonią tej maści napełnił się cały dom. 1000 für Salomo. 1000 dla Salomona. 200 für die anderen. A 200 dla pozostałych. In Vers 13 spricht jetzt zum Schluss noch einmal Salomo. A w wierszu 13 na sam koniec jeszcze raz tutaj przemawia Salomon. Und er sagt, dass die anderen auf die Braut hören. I on tutaj mówi, że inni mają posłuchać tej oblubienicy. Aber jetzt sagt er, lass mich deine Stimme hören. Ich möchte sie hören. Ale nagle on do tego dodaje, daj mi usłyszeć twój głos. Ja chciałbym ciebie usłyszeć. Wenn man sich sehr gut kennt, jeżeli się bardzo dobrze znamy nawzajem, das passiert manchmal, weil wir schon einige Zeit verheiratet sind. A to dzieje się zwykle po kilku latach małżeństwa. Ich muss meiner Frau nicht etwas sagen. Nie muszę już mojej żonie czegoś mówić. Wir schauen uns an. My spojrzymy tylko na siebie. Und ich weiß, was sie denkt und sie weiß, was ich denke. I ona wie, co ja myślę, a ja wiem, co ona w tym momencie myśli. Viel mehr mit dem Herrn Jesus. I o wiele bardziej może ten związek zaistnieć z Panem Jezusem. Er kennt unsere Gedanken. On zna nasze myśli. Aber er sagt auch zu uns, ich möchte deine Stimme hören. Ale on do nas teraz właśnie się zwraca, ja chciałbym twój głos usłyszeć. Und so ist es ganz wichtig, dass wir ein Leben des Gebetes haben. I to jest bardzo ważne, abyśmy prowadzili życie modlitewne. Aber auch ein Leben der Anbetung. Ale również też i prowadzili życie uwielbiające. Das wollen wir niemals vergessen. Tego nigdy nie zapominajmy. Jetzt kommen wir zum letzten Vers. I teraz możemy dopiero przejść do ostatniego wiersza. Die Braut hat das letzte Wort. Ostatnie słowo należy do oblubienicy.
Prophetisch bedeutet es, proroczo to oznacza, sie ist noch nicht am Ende angekommen. Że ona jeszcze nie doszła do końca. Die Dinge, die wir hier prophetisch haben, sind noch Zukunft. Te rzeczy, które tutaj proroczo żeśmy oglądali opisane, to są rzeczy dotyczące przyszłości. Auch für uns ist das Ziel noch nicht erreicht. Również i w stosunku do nas obowiązuje, że my też jeszcze nie osiągnęliśmy celu. Aber was ist das Ergebnis, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen? Ale jaki tego będzie skutek, jeżeli my będziemy zajmowali się Panem Jezusem? Es heißt hier enteile, oder wir können auch sagen, komm, reiß dich los, komm her. Tu czytamy, pośpiesz się, albo możemy to też przetłumaczyć, przyjdź szybko. Und wir denken an das Ende der Bibel. I my teraz możemy pomyśleć o ostatniej stronie Biblii. Wo es heißt in Offenbarung 22, Vers 17, gdzie możemy przeczytać w Księdze Objawienia 22 rozdział 17 wiersz. Der Geist und die Braut rufen, komm. Duch i oblubienica wołają, przyjdź. Und die Antwort des Herrn Jesus ist, ja, ich komme bald. A odpowiedź Pana Jezusa brzmi, tak, przyjdę wkrótce. Wir wollen noch mit dem Herrn Jesus weitergehen. Chcemy jeszcze dalej iść z Panem Jezusem. Wir wissen nicht, wann er kommt. My nie wiemy, kiedy on przyjdzie. Aber wir warten auf ihn. Ale my czekamy na niego. Und wenn er noch nicht gekommen ist, a nawet gdy on jeszcze nie nadszedł, wollen wir uns weiter mit ihm beschäftigen. To my chcemy dalej się nim zajmować. Er hat uns geliebt bis in den Tod. Bo on nas umiłował aż na śmierć.